Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Anią Wiedźmą po raz pierwszy na żywo. Wcześniej było tylko przez Skype'a. I powiedz, co od roku, bo rok temu ostatnio się spotkaliśmy, co się wydarzyło przez ten rok? Cześć. Ostatni rok, tak jak Alex zauważył, był dla mnie rokiem zmian. Ta kamerka, którą razem nagraliśmy, sprawiła, że odezwało się do mnie około 1700 osób. 1700 osób. Liczyłam, ale na tym poprzestałam. Jakoś w październiku. Generalnie rzecz biorąc, spowodowało to bardzo dużo zmian. Taki ruch energetyczny, taka generalnie rzecz biorąc rzecz w życiu, wpuszczenie tak naprawdę tak bardzo dużej ilości osób w jakąś swoją przestrzeń osobistą sprawiła, że wszystko wywróciło się do góry nogami. Ale chyba takie bardziej lubię. Poza tym bardzo dużo też dowiedziałam się o ludziach, bo na dobrą sprawę coś, co może w jednostce stanowić jakąś uroczą cechę albo w jakiś sposób sprawiać, że ta osoba jest, nie wiem, specyficzna, w dużej grupie bardzo często robi się za przeproszeniem upierdliwe. W związku z tym na przykład dowiedziałam się, że ludzie nie lubią się odwzajemniać, że duża część z nich stara się kontaktować tylko dlatego, żeby się przekonać, że magii nie ma. Są bardzo rozczarowani, ale to już jest ich problem. Poza tym bardzo często zdarza się, że generalnie ludzie nie wiedzą, czego chcą i liczą na to, że im powiem. Więc to się zmieniło. Zmieniło się na pewno też moja sytuacja zawodowa. Zmieniło się na pewno też bardzo moje podejście do całego środowiska, w którym i ty jesteś, i ja też po moim coming outcie magicznym jestem. No, środowisko jest specyficzne, to jest jasne. Nie chcę tutaj w żaden sposób wartościować tego, z kim się trzymam, z kim nie. Natomiast jest parę nurtów, na które okazało się, że należy bardzo poważnie uważać. Na przykład? No, o ile wszystkich ludzi zafascynowaną tematyką UFO uważam za bardzo sympatycznych, zatripowanych w temat i jest to naprawdę świetne, bo ludzie czasami porzucają swoje takie przyziemne życie i patrzą w niebo i za każdym razem, niezależnie z jakich powodów to robią, ja uważam to za pozytywne. Ale są też ludzie, którzy za bardzo nałykali się ideologii New Age, którzy za bardzo zatripowali się w książki i akurat nie mówię o Wedrusach, anastazjowcy to fajna klika. Natomiast mówię o ludziach, którzy za bardzo uwierzyli w tekst pisany i którzy starają się go realizować na przestrzeni swojego życia, a najlepiej na przestrzeni życia również wszystkich innych osób. Mieliśmy już taki jeden przypadek z Biblią kilka tysięcy lat temu, bardzo niebezpieczna sprawa. I w związku z tym, jak to, wiesz, jak to się przekłada na życie tych ludzi i na ich relacje, no to po prostu widzę, że niektóre rzeczy są bardzo toksyczne. Poza tym też zauważyłam, że ludzie bardzo lubią podział typu biała magia, czarna magia, a tymczasem w ogóle nie zajmują się tym, tak jakby jest to poza granicami ich pojmowania, że czarny albo biały, jak już musimy, to może być powód. Metoda jest kwestią estetyki, jest kwestią tego, jakiego rodzaju osoba chce osiągnąć i co. I na dobrą sprawę jest też bardzo dużo takich iluzjonistów, ale to jest akurat bardzo ciekawy case, o którym chętnie Wam opowiem, ponieważ iluzjoniści byli od zawsze. Wyobraźcie sobie na przykład czasy, nie wiem, no, XVI wieku albo chwilę wcześniej, gdzie alchemik, mag, no czarownica może nie do końca, kobiety, to tam nie było równouprawnienia niestety, ale taka osoba, załóżmy, miała na siebie pomysł, miała pomysł na biznes, chciała dobrze zarabiać. Więc jeżeli zatrudniła się na dworze jakiegoś króla, to było stuprocentowo jasne, że ten król oczekuje nie tylko tego, że będzie zdrowy, że jego dzieci ewentualnie będą zdrowe, ale że będą błyski i błyskawice i różnego rodzaju pirotechnika. Totalnie. I z tego względu ludzie zamiast zajmować się uprawianiem magii, zamiast zajmować się korzystaniem z dóbr natury, zamiast zajmować się magią sferyczną, zaczęli zajmować się fajerwerkami i robieniem show, robieniem performance'u. I to wartość tego, magiczna, alchemiczna, jest praktycznie żadna. Ewentualnie jest to wartość placebo. Natomiast bardzo często tacy ludzie pojawiają się też dzisiaj u nas. Ponieważ jeżeli ja słucham jakiejś kamerki na YouTubie, co mi się zdarza, także uważać, i później okazuje się, że osoba obiecuje na pierwszym spotkaniu telekinezę, jakieś tutaj, wiesz, błyski, grzmoty, no to jak dla mnie jest to osoba zaburzona. Już sama telekineza jest zaburzeniem energetycznym, tak? Jeżeli ktoś uważa, że chce
w jakiś sposób rozprzestrzeniać magię, która stoi w sprzeczności z prawami fizyki, to widać, że ta osoba nie szanuje podstawowych uniwersalnych praw. Bo generalnie rzecz biorąc, łamie pewne standardy, które pozwalają nam tutaj zostać. I o ile nie jestem fanką norm i tego typu gadżetów, co pewnie widać po mojej kuchni, o tyle muszę przyznać, że takie zachowania są po prostu bardzo, bardzo destrukcyjne. Dlatego, że to są osoby, które starają się pokazywać swoją fajność, rozłamując rzeczywistość innych ludzi w taki dosyć niefajny sposób. Też jest bardzo dużo ludzi tego typu, którzy się otworzyli, którzy w jakiś sposób, a nie wiem, za bardzo się zjarali i olśniło i myślą, że to jest rozwój duchowy. Właśnie. Wszyscy YouTubeowcy, którzy myślicie, że dwa duże buchy z bonga albo z wiadra i 14 filmików to jest rozwój duchowy, muszę was zmartwić, nie jest. I mam takich maili bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ludzie... Dobrze, może rozszyfruj, bo nie zrozumiałem. Dwa duże buchy z bonga. A, chodzi o Gandzie. Gandzie, tak okay. Jest. W związku z tym, oczywiście są substancje, które nieco pomagają dostrzec trochę więcej, ale jeżeli dla kogoś jest to substytutem życia duchowego, to ja stawiam tą osobę na tę osobę. Przepraszam wszystkie moje polonijskie, jest rano. Jest 11 skoro świt. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że miałabym te osoby do czegoś porównać, to porównałabym je do osób uparcie, święcie dążących do tego, żeby co niedzielę być w kościele. Czyli ich życie duchowe zamyka się w jednym sektorze, tak? Jeżeli są spaleni, jeżeli są zjarani, jeżeli coś palili, to mają życie duchowe, jeżeli nie, to nie. Czym to się różni od Haliny, Grażyny i Janusza, którzy chodzą do kościoła, bo ktoś tam za nich odprawia ich całą rytualistykę? Tam jest też kadzidło. Sorry, nie sądzę, że da się od tego uzależnić. Ale generalnie rzecz biorąc, jest bardzo dużo osób, które w ten sposób myślą o sobie, że są osobami uduchowionymi i które niestety muszę rozczarować. Więc te osoby później są na mnie złe, wpisują bardzo specyficzne komentarze. No i generalnie tak to wygląda. Także to jest taki minus tego środowiska. Oprócz tego minusem tego środowiska jest to, że... znaczy minusem i plusem, w zależności jak do tego podejść, że to są w większości ludzie bardzo wrażliwi. Więc jeżeli dotykasz istoty czyjejś osoby, i jeżeli osoba prosi Cię o prawdę na swój temat i Ty ją mówisz, to nie zawsze okazuje się, że ma ego przepracowane do tego stopnia, żeby nie rzucić w Ciebie babskim fochem. I generalnie rzecz biorąc, no możesz być dowolnie dyplomatyczny. Jeżeli mówisz komuś, gdzie leży jego problem, a osoba przez całe życie biega w kółko, żeby tego nie zauważyć, znielubi Cię. I tego też się dowiedziałam parę razy bardzo dobitnie, byłam w szoku. Także to tak zmieniło się moje życie przez ostatni rok, mniej więcej. Jeżeli chodzi o moje decyzje, to postanowiłam jednak kontynuować swoje coming outy, czego dowodem jest też nasza kamerka. Postanowiłam więcej nagrywać, ponieważ bardzo dużo ludzi pyta mnie o bardzo zbliżone rzeczy i zamiast odpisywać na kilkanaście, kilkadziesiąt maili i czasami się czeka naprawdę sporo, wolę o tym nagrać kamerkę. Więc stwierdziłam, że jeżeli mnie 10-20 osób zapytało to samo, będzie kamerka. Mm. A jeśli chodzi o ten ołtarzyk, to co tutaj się zmieniło? Oj, jeżeli chodzi o ołtarz, zmieniło się wszystko, dlatego że w lipcu mieliśmy włamanie do domu, niestety, i włamywacz wszedł tym oknem. W związku z tym rozdeptał mi wszystko. Rozdeptał mi mnóstwo kryształów, które były ustawione, które każdą pełnię były karmione światłem księżyca. Każde wakacje były wiezione do Hiszpanii albo w jakieś inne miejsce, żeby piły słońce. I w związku z tym to zostało totalnie rozdeptane, zniszczone. Energetycznie też się bardzo dużo zmieniło. Ja wszystkie elementy tamtego poprzedniego ołtarza musiałam zneutralizować. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o moją estetykę, nie zmieniło się wiele, bo mi się to po prostu podoba wizualnie. Natomiast dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o moje metody. Bardzo często ja tego ołtarza już nie potrzebuję tak naprawdę, żeby dokonywać tego. Większość działań mogę prowadzić zupełnie na planie pozafizycznym. Mam bardzo błyskawiczny czas materializacji. Natomiast po pierwsze uważam, że to jest urocze i bardzo lubię to robić i sam fakt, że przemawia to do najgłębszych pokładów mnie sprawia, że z tego nie zrezygnuję. A po drugie, anioły uważają rytuały za najwyższą formę szacunku. A to są anioły? Oczywiście. Znaczy formę szacunku, one potrzebują szacunku? Nie do końca. Chodzi po prostu o to, że jeżeli taki anioł patrzy sobie na takiego Pana człowieka... Jego.
Fajne ego takie anioła, nie? Nie, anioły nie mają ego. A natomiast anioły doceniają starania. Jest to na takiej zasadzie, że no dobrze, człowieczku, poszedłeś do tego sklepu, kupiłeś ten majeranek, zamówiłeś ten kamień, bawiłeś się z nim przez ostatnie 3 miesiące, żeby dla ciebie funkcjonował i teraz robisz taki rytuał. Wow. Anioły mają bardzo dużo sympatii do ludzi. Też nie chcę mówić ogólnie, dlatego że nie rozmawiałam ze wszystkimi, które istnieją. I na dobrą sprawę każdy z nich ma inną energetykę, każdy z nich przekazuje coś innego, każdy z nich, można powiedzieć, że ma troszkę inny charakter swojej istoty. Też wynika z tego po pierwsze jego zadanie, a po drugie też to, w jaki sposób się komunikuje. Jeden ci coś objawi snem, drugi ci coś objawi, wysyłając do ciebie tak ostrą wizję, że jest wręcz podpisana, kto ją do ciebie podesłał i nawet jak będziesz ją sprawdzał milion razy, zawsze wyjdzie to samo. A niektóre po prostu rzucają ci pod nogi wskazówki, których nie masz możliwości zinterpretować inaczej. Anioły tak na dobrą sprawę nie lubią być obrażane, tak? To jest też kwestia, której bardzo wiele osób nie rozumie. To jest kwestia tego, że sama znam magów współczesnych, którzy wyuczyli się Lemegetonu i którzy wyuczyli się rysować nawet pieczęcie, tacy też są. I którzy myślą, że sam fakt, że posiadają taką wiedzę, podporządkuje im anioły. Sprawi, że one nie będą miały wyjścia i będą musiały się ich słuchać. A takie postawienie się w tej relacji, nie poproszenie, nie polecenie się, nie w jakiś sposób nawiązanie komunikacji, tylko, wiesz, wyrysowanie pieczęci, przyjdź tu, bo ci każę, jest po prostu niegrzeczne. I anioły nie mają ego, tylko w takiej relacji to wygląda tak, jakby człowiek, który nigdy do końca nie wie, co robi. Człowiek sam dla siebie jest nieobliczalny. Dlaczego człowiek, który sam dla siebie jest niespójny, sam dla siebie jest nieobliczalny, sam dla siebie ma na pewno kilka punktów w podświadomości, które nie zostały przepracowane albo zostały głęboko schowane, śmiero wskazywać istocie, która na dobrą sprawę mogłaby i chciałaby mu pomóc? To jest na takiej zasadzie, jakbyś wiedział, że twoim obowiązkiem jest pozmywanie naczyń, ale twoja matka stałaby nad tobą i kazałaby ci to robić. No, irytujące. I z tego względu ci ludzie są troszeczkę inaczej też odbierani przez te istoty anielskie, bo to wtedy jest tak, że jeżeli ktoś już legitymuje się swoją wiedzą, jeżeli ktoś już w ten sposób podchodzi do sytuacji, że twierdzi, że ma wiedzę absolutnie nie do zachwiania, niepodważalną i tylko tym się legitymuje, no to taki anioł ma wtedy takie podejście, dobrze, pomyśl się. Dobrze, pomyl się. Zobaczymy, co wtedy powiesz. Bo jeżeli człowiek uważa, że ludzka reguła jest w stanie podporządkować sobie energię tego typu, no to jest w bardzo dużym błędzie. Z nimi się trzeba dogadać, z nimi trzeba się komunikować, poznawać, nauczyć się je odbierać, ale w żaden sposób nie robić czegoś takiego. A czy część tych aniołów to nie jest żadna podpucha? Typu oczywiście, jakieś... proszę Cię. To pierwsze, czego należy się nauczyć w magii sferycznej, to należy się nauczyć rozpoznawania istot anielskich i istot, które się podają za anielskie. Ponieważ jeżeli człowiek nie ma sam w sobie albo takiej intuicji, albo takich metod weryfikacji tego, to może się bardzo ładnie naciąć. Ja znam historię ludzi, którzy przez kilka lat nawet służyli wręcz jakiemuś aniołowi, który okazywał się egregorem, albo który okazywał się czymś rozkazem wysłanym przeciwko, tak? Takie rzeczy się zdarzają bardzo często. Natomiast w momencie, kiedy masz wątpliwości, zawsze należy przemówić od strony swojego jam jest i od strony swojego najwyższego źródła. Zawsze, ponieważ tak naprawdę jest jedna rzecz, która sprawia, że i anioły, i wszelkie istoty demoniczne się z ludźmi liczą. I nie jest to ani nasza uroda, trudno w to uwierzyć, ani tak naprawdę to, co wiemy, czy to, co robimy. Jest to nasza wolna wola. Jeżeli więc przemawiasz do takiej postaci od strony swojej wolnej woli, ona nie ma prawa Cię okłamać. Oczywiście próbują, oczywiście są takie sprawy, tylko że Ty wtedy już wiesz. Bardzo łatwo jest przyjąć komunikację kolorystyczną. To robi większość ludzi, którzy się zajmują huną, większość ludzi, którzy się zajmują w jakiś sposób też kontaktami z tymi sferami anielskimi. Mówi się wówczas w imieniu mojego najwyższego jestem, pokaż mi swoje światło. Powtórz 3 razy dla pewności, poza tym, żeby było zgodne z uniwersalnymi prawami. I wiesz, i generalnie rzecz biorąc, nie jest to Cię w stanie oszukać. A taka kwestia jak archonty, reptilianie, anunaki. OS. Ulubieńcy. Powiem tak, przez bardzo wiele lat trzymałam się bardzo z daleka tych pojęć, ponieważ te pojęcia stanowią
Może nie tyle dla mnie, ja w tym świecie sobie pływam bardzo, powiedzmy, subtelnie i bardzo płynnie. Natomiast dla społeczeństwa tak zwanego, które pozdrawiam, jeżeli ogląda nas jakieś społeczeństwo, myślisz, że to możliwe? Nie, my dwoje rozmawiamy. Okej, luz. W każdym razie, dla społeczeństwa ta linia, w której, poza którą osoba zaczyna się wypowiadać o Anunnaki, o reptilianach, o archontach, to już jest linia absolutnie totalnego crazinessu i jeżeli ta osoba znajduje się za linią, to już macha do ciebie z drugiej strony lustra. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak. Istnieją siły przedwieczne, można powiedzieć, ponieważ poza naszym ogarnięciem generalnie terminu czas, które w pewien sposób działają rasie ludzkiej naprzeciw i w pewien sposób wspierają rasę ludzką. Istnieją oczywiście rasy, które usiłowały robić tutaj eksperymenty genetyczne i nadal robią. Nie jest to tajemnicą w tej chwili dla naukowców, nie jest to tajemnicą dla badaczy, nie jest to tajemnicą dla mnie. Natomiast ludzka próba przyporządkowania tego wszystkiego, wrzucenia tego, czy to do szufladki właśnie Anunnaki, czy opisywania wszystkich polityków, wszystkich gwiazd muzyki jako reptilian, jest po prostu efektem paniki. Jest efektem paniki mózgu i tego, że człowiek musi mieć wszystko usystematyzowane. Jeżeli człowiek nie ogarnia i zdaje sobie z tego sprawę, że coś znajduje się poza jego kontrolą, to ci wszyscy ludzie, którzy na blogach piszą o tym, że porzucili ego dawno temu i nawet mu nie pomachali, dostają po prostu sraczki z nerwów. To widać, to widać, to jest tak potwornie widoczne. I ja im bardzo współczuję, ponieważ jeżeli człowiek nie śpi o godzinie 3-4 nad ranem, ponieważ ma potrzebę sprawdzenia, czy Putin jest reptilianinem, czy nie, no to ta osoba jest oficjalnie, moim zdaniem, nękana przez własną psychikę i przez jej własne wady, tak? Oczywiście to wszystkie doszukiwanie się tego, że w pewnym momencie człowieka przelśniło gadem, też widziałam tych filmów multum, ale to jak ludzie to komentują, to w jaki sposób się nakręcają, stoi też w sprzeczności częściowo z tym, w co wierzą, dlatego że wszyscy wiemy, że energia podąża za uwagą. Jeżeli oni całą swoją energię życiową inwestują w to, żeby hejtować jakieś siły potencjalnie większe od siebie i żeby siać panikę, to gdyby tak było, gdyby te siły faktycznie istniały, jak myślisz, czy pożywiłyby się tą energią, czy nie? To nie jest zadanie z gwiazdką, come on. Więc wiesz, biorąc pod uwagę takie rzeczy, ludzie nie są w stanie w pewien sposób stanąć obok, nie są w stanie się z tego systemu wyłamać. Tyle się mówi o tym, że każdy chce zwiać z Matrixa, że każdy chce być poza tą rzeczywistością, ale oni kurde za tym tęsknią. Oni potrzebują być przez jednych nękani, przez drugich wspierani, ponieważ kiedy tego nie ma, nie wiedzą, gdzie jest sufit, gdzie jest podłoga. To uważam. Mam nadzieję, że moja odpowiedź była dostatecznie mglista, żebyście nie dowiedzieli się, czy wierzę w reptilian. Wierzę. Watch out. No dobrze, to jaka jest relacja między archontami a reptilianami? Ja im tam do łóżek nie zaglądam, ani nigdzie indziej. Wiesz co, szczerze, ja uważam, że to są dwa pojęcia, które na dobrą sprawę dotyczą tego samego, ale uważam również, że nazwa reptilia nie wzięła się stąd, że na samym początku była mowa o tej niebieskiej krwi, tak? No tylko, że zinterpretowanie niebieskiej krwi jako gadzie jest dosyć ryzykowne, dlatego że na dobrą sprawę, wiesz, ja mam pewne tutaj może nie tyle wykształcenie, bo organicznie brzydzę się systemem edukacji, więc nie. Natomiast bardzo interesuję się biologią i medycyną i wiem, z czego to pojęcie niebieskiej krwi pierwotnie się wywodzi. Pierwotnie wywodziło się z tego, że ludzie na dworach w bardzo bogatych, powiedzmy, środowiskach pili wszystkie napoje z kielichów, które były srebrne. I bardzo często od tego tacy ludzie zaczynali mieć nieco inny odcień skóry, biorąc pod uwagę, że się nie opalali, biorąc pod uwagę, że chowali się przed światłem, ponieważ plebs mógł mieć piegi i oliwkową opaleniznę, im nie wypadało, to generalnie rzecz biorąc ich skóra taki niebieskawo-sinawy odcień przyjmowała. Jest to naturalna reakcja chemiczna. W związku z tym mówiło się o tym, że to jest właśnie niebieska krew, ludzie szlachetnie urodzeni. Jeżeli chodzi o tą całą gadzią interpretację, zwróć uwagę chociażby na to, jak kształtuje się ludzki płód. Przez 9 miesięcy w macicy płód przechodzi całą drogę ewolucji. Świetnie jest to opisane w filmie Kymatika. Biorąc pod uwagę chociażby sam ten fakt, częściowo każdy z nas ma ten etap gada gdzieś tam w sobie.
I nie powiem, że jedni mają tego więcej, inni mają tego mniej. Ja traktuję to jak metaforę. Jeżeli ktoś ma w sobie gadzie energię, jeżeli jest uważany w pewien sposób przez środowisko za reptilianina, to znaczy, że jego energetyka jest na tyle niska, na tyle zwierzęca, że ta osoba jest odbierana jako podczłowiek. Poza tym mówi się jeszcze o nich, że są zimnokrwiści. Bardzo dużo osób teraz ma problemy z rozpoznawaniem emocji. Bardzo dużo, może nie tyle z rozpoznawaniem, bo przeważnie jak ktoś ma problem, to jest wyskilowany, żeby je rozpoznawać u innych. Ale polega to na tym, że takie osoby istnieją, jest ich coraz więcej i jest to kwestia nie tylko zespołu Aspergera, jest to kwestia nie tylko, powiedzmy, jakichś tam wrodzonych zmian, czy też nabytych, ale jest to kwestia tego, że ludzie żyją w świecie wirtualnym. Kiedyś, żeby otrzymać pieniążek na koniec miesiąca, to ty musiałeś zrobić rzecz albo wykonać usługę. Teraz wystarczy, że siedzisz w internecie i robisz coś tam, oddajesz swój czas, czas, który nie jest dla ciebie już realny w tej chwili, za pieniądze, które też nie są realne, bo nie dostajesz ich do ręki. Jest to jakiś wpis na twoim koncie. W związku z tym ci wszyscy ludzie przeniesieni tak naprawdę z pokolenia na pokolenie w komputer, tak, do świata wirtualnego, w zupełnie inny sposób podchodzą do tego, w zupełnie inny sposób myślą. I też cała komunikacja została nagle metodą kopiego paste'a przerzucona z życia rzeczywistego do internetu. W związku z tym no, nikt nie powinien nawet od człowieka oczekiwać, że w ciągu jednego pokolenia, bo to się stało mniej więcej w ten sposób, nauczy się odczytywać emocje z tekstu pisanego. Znam osoby, które w momencie, jeżeli w mailu nie zawrzesz odpowiedniej ilości emotikonek, to dzwonią i pytają się, czy jestem na nie zła. Więc to nawet nie jest kwestia tego, że z tymi osobami jest coś nie tak, tylko po prostu ludzie się nie do końca przestawili. Swierdłów napisał książkę Blue Blood, True Blood i on tam przekonuje, że tak było, że wiesz, tak jest. Co powiem tak, cała postać Swierdłowa, generalnie mam bardzo dużo sympatii, bo jest to osoba, która poświęciła swoje życie na poszukiwanie prawdy. Jesteśmy po tej samej stronie barykady, jeżeli już ktoś musi wiedzieć, jakiej strony. Aczkolwiek ja nie byłabym taka radykalna w tych stwierdzeniach. Jasne, że ten człowiek wiele przeżył, że ten człowiek dokopał się do swojej pamięci wcieleniowej i znalazł tam takie kwiatki, że mógłby obdarować cztery życia i żadna z osób by się nie nudziła. Co nie zmienia faktu, że generalnie rzecz biorąc, ludzie są biologicznie, chemicznie są dosyć jednorodni. Tak naprawdę w obrębie gatunku zmieniamy się niewiele. To, co zawiera nasze DNA, które jest tak jakby Biblią naszego potencjału. To nie jest to, co nam się przytrafi, to nie jest to, co na pewno osiągniemy, tylko to jest coś, co możemy mieć, tak? Więc biorąc pod uwagę to, jedne osoby bardziej przejawiają te cechy, powiedzmy, gadzie, a inne mniej. Jedne osoby bardziej zimno podchodzą do rzeczywistości i są w stanie bardziej manipulować tą rzeczywistością, inne mniej. I bardziej doglądałabym się tutaj takich podobieństw. Natomiast powiem tak, ja żadnego reptilianina, który nagle wyskoczył z łuską spod rękawa, nie widziałam. Może za mało przebywam na zewnątrz, ale generalnie rzecz biorąc nie zdarzyło mi się coś takiego. I oczywiście w astralu, na przykład na tamtej płaszczyźnie jest tego pełno. Tylko że wydaje mi się, że większość z tego powodu, że ludzie w to wierzą i to karmią. Dobrze, to wróćmy do aniołków. Jak odczuwasz te kontakty z aniołami? Jak się z nimi kontaktujesz? Może ktoś by chciał spróbować też, nie? Powiem tak, to jest tyle lat praktyki, że nawet gdybyś przyniósł namiot i powiedział, że chcesz tu zamieszkać, myślę, że moglibyśmy nie zdążyć. Ale ludzie najczęściej pytają mnie o to, jakie to jest uczucie. No. I ostatnio właśnie osoba w sierpniu zapytała mnie w taki bardzo logiczny sposób, jakie to jest uczucie, kiedy ty w jakiś sposób tam, nie wiem, modlisz się, rozmawiasz z tymi aniołami i one rozmawiają do ciebie back. No ja tak usiadłam, zrobiłam sobie taką sesję medytacyjną i tak totalnie, totalnie na czysto poprosiłam obecności anielskie, żeby się pojawiły i zaczęłam notować. I wiesz co, Alex, to jest takie uczucie, jakby każda komórka twojego ciała nagle doznała jakiejś euforii. Nie jest to porównywalne z żadnymi narkotykami, o których słyszałam. To tak jakby każdy atom twojego ciała się uśmiechnął. Bardzo często jest tak, że jeżeli jest to anioł, który ma taki potencjał energetyczny, że ludzkie ciało go nie odbierze po prostu, to i nie jesteś w stanie tym obcować, po prostu jesteś niedostosowany biologicznie. To osoby, które dopiero zaczynają praktykować i w jakiś sposób potrafią tę energię do siebie przekonać, żeby się pojawiły bardzo blisko, żeby były tak bardzo, bardzo przenikające i otaczające,
No to te osoby mdleją, doznają jakichś dziwacznych transów. Mi się też zdarzyło parę razy na samym początku, to logiczne. Chodzi po prostu o to, że człowiek jest, jego organizm, jego, reptilianie, watch out. Organizm człowieka ma w sobie wszystko, żeby być jednym wielkim odbiornikiem rzeczywistości. Tak naprawdę wszystkie receptory, które mamy, wszystkie zmysły, w których jesteśmy posiadaniu, służą nam do tego, żeby obraz, czy jest hologramowy, czy nie jest, odbierać tak, żeby stał się dla nas rzeczywistością, żeby świat materialny miał dla nas kształt, kolor, zapach, smak, etc. Ale w momencie, kiedy doznajesz czegoś takiego, co wymyka się wszystkim twoim zmysłom, widzisz, że nie patrzysz na to zwykłymi oczami. Zwykłymi oczami ty możesz widzieć takie zagęszczenie energii, jak na przykład jedziesz latem po autostradzie i tuż nad asfaltem pojawia się takie, no wiesz... No, temperatura powietrza. Dokładnie, temperatura powietrza i widzisz, że ona jest chyba bardziej zagęszczona, tak? Więc generalnie widzisz takie falowanie przestrzeni. Poza tym też jest kwestia tego, jaką ty masz estetykę. Dlatego, że to, co ja nazywam aniołami, zapewne dla osoby, która wyparła anioły ze swojej percepcji totalnie, pojawi się jako kolor albo pojawi się jako określone oddziaływanie. Ja bym to nazwał wyższymi stanami świadomości, bo ty... Znaczy nie, wyższy stan świadomości to jest moment, w którym ty się możesz z nimi połączyć. A to, co do ciebie przychodzi, to już nie jest wyższy stan świadomości, bo to jest po prostu wyższa świadomość. Ale te wibracje, te drżenie, coś takie orgazmiczne odczucia, no to... Wiesz co, tak, ale też nie do końca. Bo powiem tak, większość naszych słuchaczy pewnie nie doświadcza albo przez... Albo jeszcze nie doświadczyła po prostu takich rzeczy, więc żeby to wytłumaczyć tak najbardziej na pieszo, to powiem, że w pewnym momencie przestaje istnieć czas dla Ciebie. No. I na dobrą sprawę jest Ci wszystko jedno, czy to trwa sekundę, czy 10 lat, bo tego nie wiesz. Zostaje to w Tobie na zawsze. Każdą wizję, każdą obecność anielską swobodnie możesz nawet po 7-10 latach przywołać. Bo po prostu jest to uczucie tak zapisane głęboko w człowieku, że tego człowieka zmienia. Druga sprawa jest taka, że czujesz taką wszechwypełniającą radość. Czujesz po prostu coś, czego nie możesz nazwać w żaden sposób, tak? Czujesz coś, co wymyka się zarówno językowi, czegoś, co wymyka się bardzo często też obrazowi, chociaż wielu artystów próbuje namalować w jakiś sposób postaci anielskie i dlatego mamy te różne dziwne obrazki w internecie. Ja jeszcze chciałam wyjaśnić ze swojej strony, dlaczego pierwotne ludy, no pierwotne, okej, okay, kilka tysięcy lat temu, zaczęły rysować anioły ze skrzydłami. Ponieważ początkowo we wszystkich rytuałach, które miały przywołać tego typu energię, ludzie, którzy widzieli wówczas, ogólnie więcej się widziało, widzieli, że materializuje się w postać coś z prawej strony i coś z lewej strony. Tak jakby światła zlewały się w jeden punkt. Jest to symboliczne, jest to symbol tego, że anioł nie ma płci, zlewa się z energii żeńskiej, zlewa się z energii męskiej, tworzy całą postać, tworzy całość. I ludzie oczywiście ponazywali te anioły, niektóre wbrew ich woli, później to było zmieniane kilkanaście razy. Także tutaj też ludzka polityka, ludzka potrzeba nazywania wszystkiego bardzo weszła w parady tym siłom. Natomiast doświadczenie kontaktu anielskiego jest czymś, czego nie możesz zapomnieć. To nie jest takie coś, gdzie ty możesz na przykład usiąść za parę dni i stwierdzić, że halucynowałeś albo że to ci się wydawało. Po prostu nie masz takiej możliwości. To jest dla Ciebie tak niezachwiane, że nawet gdybyś był panem Zenkiem z Mięsnego i przez całe życie oglądałbyś tylko świat według kiepskich albo, nie daj Boże, pamiętniki z wakacji, to wiedziałbyś, że to jest największa prawda, jaką Ty musisz przenieść ludziom. Bardzo często jest to też minus, bo ludzie, którzy doświadczają takich rzeczy... Nie są w stanie powiedzieć. To jest raz, a dwa... Bardzo często dzieje się to generalnie rzecz biorąc ludziom, którzy nie są do tego przygotowani. Po pierwsze dlatego, że mamy takie czasy, po drugie, że teraz powoli znowu skraca się czas, w którym człowiek od chęci zyskuje efekt. Ten czas materializacji zmienia się, ponieważ przez to, jak zmienia się Ziemia, przez to, jak dużo ludzi się budzi, zaczynamy być powoli w tym stanie czynienia coraz częściej. Jeżeli ktoś się zajmuje magią, to oczywiście jest z nim non-stop. Ale jeżeli ktoś tego nie robi, to ten stan czynienia jest dla tej osoby, wiesz, w pewnym sensie... Automatyczny. Dokładnie, dokładnie. No i z tego względu takich rzeczy zdarza się coraz więcej i będzie się zdarzało. Tylko, że jeżeli czyjaś percepcja wycina totalnie fakt istnienia aniołów i wycina totalnie wszystkie doświadczenia z tego zakresu,
to nie zobaczy ich ze skrzydłami, to nie zobaczy ich w taki sposób. Być może zobaczy postaci, a być może będzie to odbiór tylko na poziomie odczucia. Mhm. No, można domniemywać, że wiele takich opowieści biblijnych to nie są anioły, tylko to są różne ufolutki. A więc temat Chrystus i UFO, damn. Powiem tak, można domniemywać. Oczywiście, znaczy, ja i było wielu takich. Nie mówię o Chrystusie, ja mówię też o Starym Testamencie. Tak, generalnie rzecz biorąc, ludzie od zawsze mieli komunikację z przejawami siły wyższej. Nieważne, czy nazwiemy to właśnie ufolutkami, tak jak to zrobiłeś, a czy nazwiemy to aniołami, w tej chwili nie jesteśmy w stanie udowodnić, co to było. Oczywiście jesteśmy w stanie się cofnąć, jesteśmy w stanie regresowo się tego dowiedzieć, jesteśmy w stanie wprowadzić się w trans i przeżyć to jeszcze raz. Tylko co sprawia, że ty jako człowiek dzisiejszy, twoim zdaniem, masz lepszy odbiór tamtej rzeczywistości niż człowiek osadzony w niej? No nie ma czegoś takiego. W związku z tym dla tamtych ludzi były to anioły, ponieważ znajdowali się w strefie takich i takich wierzeń. Dla nas być może byliby to Anunnaki, albo dla nas być może byłaby to jakaś wizytacja z Andromedy. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przeskoczyć w tej chwili tego, że język, który miał rzeczy opisywać i ułatwiać, w tej chwili stanowi barierę, która może być pokonana chyba tylko przez telepatię albo tylko przez obraz. Dlatego, że coś, co my nazwiemy aniołem, ludzie na Hawajach nazwą nadświadomością, tak? I ta nadświadomość będzie miała na przykład wiele imion. Więc tutaj, jeżeli chodzi o semantykę, możemy się kłócić. Ja generalnie rzecz biorąc urodziłam się w Polsce tym razem i dla mnie mówienie o tym jako aniołach jest bardziej zgodne po prostu z tym, co znajduje się też we mnie, tak? Jest bardziej zgodne nie tyle z wychowaniem, bo u mnie nigdy nie było nacisku na tego typu rzeczy, ale jest bardziej zgodne z tym, jak odbieram tę rzeczywistość. Przez to, że znajduję się w takim, a nie innym kręgu kulturowym. W Polsce tym razem, a wcześniej? Parę przykładów. Wiesz co? Zastanawiam się, czy bardzo mi zależy, żeby to krążyło w internecie. Dlatego, że znając czyjąś pamięć wcieleń, wiedząc w jaki sposób ta osoba już krążyła, jesteś w stanie tak naprawdę wiedzieć o tej sobie dużo więcej, niż znając jej Facebooka na pamięć. Mogę tylko powiedzieć o jednym wcieleniu, które chyba bardzo widać, że swego czasu miałam wiele wspólnego z zakonem Złotego Brzasku. To jest ta estetyka. Dobra. Główne błędy popełniane na początku drogi. Główne błędy wynikają z tego, kto je popełnia. Z tego, co człowiek ma w sobie i jak to się objawia na zewnątrz. Czyli, jeżeli człowiek się chociaż troszeczkę otwiera, ale później na przykład stwierdza, że okej, ja się otworzyłem tutaj, pomedytowałem i wy tu macie przyjść i mi się pokazać. To stawia już się w takiej pozycji takiego krytykancika, takiego recenzenta i tak na dobrą sprawę chce, żeby świat mu coś udowadniał, a nie chce nic z siebie dać. Ludzie wchodzą z debetem w ten świat bardzo często, bo na przykład życie ich zawiodło, więc mają jakieś pretensje, czy to do Boga, czy do aniołów, czy do mistrzów duchowych. Ale zauważ, że każdy wkracza na drogę jakiegoś tam rozwoju, czy czegoś w momencie jakiejś depresji, kiedy mu życie kopa w dupę da. Nie. No chyba, że ma poczucie wewnętrzne, że po prostu tak że idzie. To jest jego droga. Znaczy wiesz co? Ile ludzi, tyle historii tak naprawdę. Jasne, że istnieje taka tendencja, że jeżeli człowiek znajduje się w depresji, jeżeli dzieje się zło w jego życiu, no to wtedy już faktycznie porzuca cały materializm, klęka i generalnie czeka, co się wydarzy. I wtedy jeszcze gorzej jest. Zdecydowanie, ponieważ taka osoba jest bardzo łatwym łupem. Po pierwsze dla wszelkiej maści hochsztaplerów i oszustów i wróżek internetowych i różnych tego typu badziewiaków, którzy opanowali jedną metodę wciskania ludziom kitu i robią to konsekwentnie przez 20 lat i na tym zarabiają. Z jednej strony ja na takich ludzi patrzę jak na fenomen, bo dla mnie trzeba być naprawdę nierealnie bezczelnym, żeby taki model życia realizować, a z drugiej strony patrzę na nich z takim trochę smutkiem, dlatego że takie osoby bardzo często nigdy nie doświadczyły tego. One same są tak przekonane, że ten świat nie istnieje, że niezależnie od tego, co one rozrabiają, to i tak nie odwinie się i nie plaśnie ich ogonem po ryju. Po prostu są tego pewne. I dla mnie, po pierwsze jest to smutne, bo na pewno będzie inaczej niż oczekują, a po drugie jest to smutne, bo niedoświadczenie tego, tak jakby każdy dzień bez takiej obecności anielskiej, czy bez przebywania w stanie swojej własnej nadświadomości,
no, uważałabym za potwornie smutny dzień. Więc kombykując, jeżeli osoba znajduje się w słabym stanie, jeżeli osoba jest w depresji, to szuka pomocy. Ale są osoby, byty, stowarzyszenia, które po prostu szukają takich ludzi i na nich żerują. I to jest ogromne niebezpieczeństwo. Nie mówiąc już o tym, że ludzie wychodząc tutaj akurat u nas, czy to w Polsce, czy generalnie w tej części Europy, wychodząc do duchowości generalnie od strony katolicyzmu, bardzo często po prostu wpieprzają się w egregory energetyczne, utworzone czy to przez Kościół katolicki, czy przez jakieś jego odłamy, i inwestują tak naprawdę swoją energię, czyli swój czas, zaangażowanie, swoje emocje w coś, co summa summarum ich potem zjada. I oni tak naprawdę nie szukają bardzo często tej prawdziwej duchowości, tylko czegoś lub kogoś, co ich pocieszy. I na tym etapie to zdaje egzamin, ale głębiej, no to niestety nie ma korzeni. A kto może uczyć się magii, wejść w magię? Generalnie rzecz biorąc może każdy, ale nie każdy powinien. Zresztą nie lubię słowa powinien. Wiesz o tym, nie? Jak można być winnym przed? Jest nielogiczne, nie używam go. W każdym razie, nie dla każdej osoby jest to wskazane, może tak. Nie jest to wskazane z tego względu, że magia, jeżeli pojawia się w życiu człowieka, znaczy ona jest od zawsze. Ale czy życie nie jest magią? No pewnie, ale jeżeli człowiek zaczyna fokusować się na tym, jeżeli zaczyna zauważać magię, to uwierz mi, że nic już nie jest takie same, że wszystko zaczyna być magią. I teraz tak, mówisz o takim uczeniu się typu uczeń, typu pisze do mnie 25 maili, w których mnie przekona, że chce być moim uczniem, i ja się zgadzam. To powiem Ci zupełnie subiektywnie od mojej strony. Ja nie mam prawa uczyć magii, w jakikolwiek sposób wprowadzać w sztuki magiczne osoby, która nie ma do tego talentu. Dlatego, że magia, jeżeli wejdzie w Twoje życie już na takich prawach, powiedzmy nie tyle systemu, co Twojego pryzmatu na rzeczywistość, zabierze Ci wszystko inne. Wszystko. Więc jeżeli przychodzi do mnie pani, po której ja widzę, że no raczej energetycznie nie ma tendencji do utrzymywania w dobrej kondycji swojego pierwszego oka, o koronie to słyszała tylko, wiesz, w jakimś serialu i de facto nie jest w stanie, nie porusza się w tym i nie chce nad tym pracować, to ja nie mam prawa takiej osoby uczyć. Ile by mnie nie przekonywała, ile by do mnie do domu nie przyjeżdżała, ile by mi nie chciała zapłacić, bo tacy też są, nie. Dlatego, że w momencie, jeżeli taka osoba wchodzi w świat magii, to ona może się nauczyć pewnych metod. Na przykład bardzo często ludzie sięgają wtedy po tarota, bardzo często sięgają wtedy po różne inne karty, czy tam karty anielskie, ale każdą metodą, jeżeli człowiek tego nie czuje, jeżeli człowiek tego nie wie sercem, to taką metodą może wyrządzić krzywdę sobie i wszystkim naokoło. Także jeżeli ja wiem, że osoba albo nie jest na etapie życia, żeby się tym zająć, albo nie jest w odpowiedniej kondycji i nie chce się dać do niej doprowadzić, to po prostu nie mam prawa takiej osoby uczyć. A czy magia sama w sobie nie jest jakimś egregorem, który może manipulować? Różne systemy magiczne. Systemy. Tak. Tutaj tarot na przykład, nie? Jeżeli oczywiście, ktoś wchodzi, znaczy, tarot to jest zupełnie też inna kwestia. Tarot, zwróć uwagę na tę nazwę. Tarot, za tarotem kryje się pewna postać energetyczna, przez większość systemów magicznych uważana za postać demoniczną, która owszem, powie prawdę, ponieważ te karty obligują do tego, żeby powiedziała prawdę, ale jest to postać bardzo przewrotna. Jeżeli nie wiecie, z czym ta przewrotność jest, to powiem Wam, że to jest przewrotność typu przewrotność z pana Twardowskiego. Czyli jeżeli, wiesz, jeżeli mówi Ci, że coś się stanie w Rzymie, to wcale nie znaczy, że Ty musisz jechać i zobaczyć Watykan. Chodzi o to, że jest to język symboliczny, jest to styl porozumiewania się właściwy dla osób, istot i bytów znajdujących się w nadświadomości. Ponieważ to jest, no to jest język podświadomości z kolei, tak? W związku z tym, jeżeli jest ktoś, kto tego nie czuje, to podepnie się pod to i stanie się pośmiewiskiem dla tego systemu, tak? Tarot obróci się przeciwko niemu. Mało tego, jeżeli mówisz, że magia jest egregorem, słuchaj, ludzie zawsze uprawiali magię, od zawsze w każdym plemieniu był szaman i w każdym siole był ksiądz, czy generalnie jakaś osoba duchowna, do której można by było przyjść. I to wszystko nigdy w życiu nie dało rady się połączyć w żaden wielki jeden egregor, dlatego że to są ze sobą tak pokłócone estetyki, to są tak rozbieżne rzeczy na dobrą sprawę, że nie doszło tutaj do żadnego ujednolicenia. Owszem,
potrzeba tworzenia magii może stanowić pewien egregor taki pytający, tak? Może stanowić to, że określone osoby sięgają po to i wpadają to od jakiejś strony. Wpadają w to. Natomiast bardzo, bardzo rzadko słyszy się o czymś takim, że ktoś sobie wyrządził krzywdę z powodu samego uprawiania magii. Jeżeli ktoś robi to źle, jasne. Jeżeli ktoś chce się dogadać z ciemnymi siłami, żeby wygrać w sotolotka, jasne. A takich czarów się też poznałam paru. No, a na przykład to, że ci się włamali, no to też ktoś mógłby zaraz zarzucić, no tak, a nie potrafiła się ochronić, a się włamali. Nie, nie. To, że się do mnie włamali, było efektem pewnego rytuału, który się odbył. I no może tak, może nie jest to sprawa jeszcze do końca oficjalna, natomiast istnieją na tym świecie stronnictwa, których wolę nie wymieniać z nazwy, ponieważ to też karmi ich ego. Nie chcę, żeby wszyscy ludzie, którzy obejrzą tę kamerkę, w jakiś sposób się w to wczuwali, zaczęli się bać. To jest coś, czym oni się karmią. W każdym razie istnieje takie, powiedzmy, ugrupowanie, które ma o sobie bardzo wysokie mniemanie i z którym mam organiczną kosę z powodów prywatnych i to taką od bardzo wielu lat. Rytuał, którego dokonałam 12 lipca w tym roku, był rytuałem częściowo psującym ich plany, ponieważ chcieli oddziaływać na bardzo wielki tłum jednocześnie i chcieli zrobić coś, co w naszym systemie postrzegania rzeczywistości określilibyśmy jako złe. Natomiast ja w pewnym momencie, prowadząc ten rytuał pełni, dowiedziałam się o tym, że mam do tego nie dopuścić. I oczywiście, jako że jestem narzędziem anielskim, nie miałam prawa odmówić, nawet nie roszczę sobie takiego prawa, po prostu to zrobiłam. Niestety, robiłam to w warunkach... polowych. Dokładnie. I generalnie rzecz biorąc, nastąpił taki wypadek, że świeca, która pilnowała ołtarza i generalnie rzecz biorąc, energie, które zostały na tym ołtarzu ustawione, zostały zaburzone. Niechcący i zupełnie przez przypadek i zupełnie w głupi sposób przez osobę trzecią. Ale generalnie rzecz biorąc, to sprawiło, że oni zauważyli, kto za tym ich fejlem, na dobrą sprawę, energetycznym stoi. I jako, że już wcześniej nie przepadaliśmy ze sobą i ich prawnicy pisali do moich prawników i takie tam, to po prostu zobaczyli, że jest to bezpośredni powód, dzięki któremu mogą się przeciwko mnie odwinąć. No i to zrobili. To wiesz, to tak naprawdę włamanie, które stało się 4 dni po tym, było jedną z pierwszych takich ciemnych plam w tym roku, tak? To była seria 6 naprawdę, naprawdę bardzo kiepskich wydarzeń, włącznie niestety z poranieniem i wypadkiem samochodowym. Jak strażacy nas wyciągali z samochodu, robili sobie zdjęcia, bo nie wierzyli, że nic nam się nie stało. Ja od sił anielskich dostałam taki komunikat, gdy tylko ten rytuał został przerwany, że będzie grubo, ale przeżyjemy i wystarczyło. Także atak był bardzo mocny, ale obrona była silniejsza. A co to jest magia sferyczna, bo używasz przedtem tego pojęcia? Magia sferyczna jest to magia anielska. Generalnie rzecz biorąc, jest to zajmowanie się aniołami, tak? Czyli sfery anielskie w sensie tym. Tak, no tak generalnie jest to nazywane. Jeżeli ktoś chciałby koniecznie sobie wbić w Google to, czym ja się zajmuję, to musiałby poszukać tego. Mhm. Dobrze, teraz taki temat rozrywkowy, koncerty, jakie siły przez nie przemawiają. Wiemy, że Madonna, symbole, te takie różne pierdy, które tam wykorzystują. Generalnie rzecz biorąc, to jest troszeczkę tak. To, co się dzieje na świecie, na przykład cała rozrywka, jest podzielona na pewne przemysły. Mamy przemysł sportowy, przemysł muzyczny, przemysł artystyczny. I jak wiadomo, w przemyśle używa się narzędzi. I tymi narzędziami są gwiazdy, bardzo często. Tymi narzędziami są postacie rozpoznawalne, przez które te stronnictwa bezpośrednio, powiedzmy, fokusują swoją energię, pryzmatują ją i rozlewają ją na ludzi. To nie jest tak, że te osoby mają wybór. Czasami, na samym początku tak. To jest ale... też forma niewolnictwa, oni po prostu muszą robić. Tak, 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 jak najbardziej. No właśnie dostaję taką komunikację, jaki będzie shitstorm po tej wypowiedzi, ale okej. Okay. Sytuacja wygląda tak, że każdy taki spęd masowy, każde miejsce, w którym znajduje się nagle kilka tysięcy osób, bardzo często jest po prostu jednym wielkim rytuałem magicznym i no, nie przebierając słowa, jest mszą. Zwróć uwagę na to, jaka jest konstrukcja każdego takiego eventu. Konstrukcja jest taka, że osoba najpierw chce tam iść, czyli wyraża wolę. Dla przypieczętowania tej woli wyraża dowód materii, czyli kupuje bilet za swoje własne pieniądze.
Czyli zamienia swoją energię, energię pieniądza tym razem, na bilet wstępu do tego. Później bardzo często ze sceny idą polecenia typu, znaczy to wiesz, to nie jest tak, że artysta ci to mówi, ale zaczynasz śpiewać z nim, tańczyć z nim, robić przysiady, cokolwiek. I tak dalej. Tak, chociażby, chociażby. Całe układy choreograficzne bardzo często na tych koncertach są tworzone w taki sposób, żeby osoba angażowała jak najwięcej tej właśnie uwagi ze strony publiczności. I biorąc pod uwagę to, wyobraź sobie to przeniesione w pozycję na przykład kościoła, tak? Czyli masz jednego kapłana, który każe im wszystkim robić przysiady i kilka tysięcy osób, które to po prostu robią. No. I teraz tak, oprócz tego, że wiadomo, że artyści zarabiają na koncertach, bo artysta też musi dostać swój dowód materii za to, że posłużył, tak? To też nie jest tak, że na tych poziomach już kombinowania z energią, że może tam dojść do jakiejś równowagi, nie ma czegoś takiego. W związku z tym artyści zarabiają na tym horrendalne pieniądze, żeby to wydawało się w pewien sposób zrównoważone. Chociaż nie jest. Oni bardzo często tych pieniędzy nawet nie chcą, a no chyba, że są od nich uzależnieni. To też jest kiepska sprawa. Natomiast są wykorzystywani do tego, żeby przez nich te energie, z którymi dogaduje się wytwórnia bardzo często, z którymi dogadany jest powiedzmy w jakiś tam sposób management, przemówiły przez nich. Czyli jeżeli chcesz to sobie graficznie zwizualizować, to zwizualizuj sobie, że taka osoba stanowi pewien portal. Stojąc na scenie, tak. Otwierając tak, się na to... Klepsydra. Dokładnie. Może klepsydra, wiesz co? Może okładka Pink Floyd. Może w ten sposób. I te energie przepływając bezpośrednio przez tą osobę, która jest dla tych osób idolem. Oni tak naprawdę każde słowo płynące ze sceny biorą do siebie bardzo głęboko. Oni chłoną tego człowieka i wszystko, co jest z nim związane. Chcą się utożsamiać. Tak, jak najbardziej. Więc to zapada w nich bardzo głęboko. A to, że do tego powiedzmy gołąbka pokoju jest doklejona bomba atomowa, to jest zupełnie już inna kwestia. I tak to wygląda. W sporcie jest jeszcze to wyraźniej widoczne, ponieważ sport, generalnie taki duży sport typu NHL, typu NBA, typu nawet piłka nożna na światowym poziomie, jest oparty na masowej histerii. Do sterowania tłumem mamy właśnie histerię, mamy mody i mamy idoli. I biorąc pod uwagę to, jak jest skonstruowany ten wszechświat, w momencie, jeżeli ty masz cały stadion, na którym mieści się kilkadziesiąt tysięcy osób, zapełniony fanami, którzy z jednej strony nienawidzą ludzi siedzących po drugiej stronie stadionu, czyli fanów przeciwnej drużyny, a z drugiej strony kochają swoją drużynę, oddaliby za to żonę i dzieci, to masz jedną osobę, która produkuje ci dwa rodzaje energii o przeciwnym, choć różnym potencjale. Czyli oprócz tego, że dostałeś kasę za bilety, jako powiedzmy wytwórnia czy organizator eventu, że dostałeś kasę za chipsy, chrupki i cokolwiek tam jeszcze ta osoba kupiła, to jeszcze dostałeś od niej energię minus i energię plus. Jak to zainwestujesz, to już jest twoją sprawą, tak? Ja generalnie rzecz biorąc zauważyłam, że ludzie totalnie nie cenią swojego czasu, totalnie nie cenią swojej energii. Nie wiedzą, że 3 godziny spędzone gdzieś, w jakimś miejscu, robiąc to samo, co wszyscy inni, jest czymś, co tak na dobrą sprawę nie da się wymienić nawet na pieniądze, nie da się wymienić na nic. Ta osoba jest tam fizycznie, ta osoba tworzy tam, robi tam rzeczy materialne, ta osoba wczuwa się w to emocjonalnie i ta osoba bardzo często, no chociażby na koncertach, przeżywa jakieś wyższe uniesienia duchowe, ponieważ poziom energii tej osoby jest bardzo podniesiony. Generalnie koncerty są też konstruowane w taki sposób, żeby do pewnego momentu tą energię podnosić, a później tą energię zbierać. Zupełnie tak jak msza. I generalnie rzecz biorąc, brakuje jeszcze tylko tego, żeby na koncertach rozdawano określone napoje. Przecież ludzie sami kupują te monstery i te różne inne. Hejt. I generalnie nie trzeba im niczego dawać za darmo. To jest fascynujące. Taki człowiek daje się wykorzystać tak totalnie. Wydoić jak. Ale jak? Dojna krowa. Ale jak? To tak jakby taka wytwórnia szła za przeproszeniem do burdelu i jeszcze miałaby zapłacone od wszystkich za wszystko. To jest niesamowite. Ja obserwuję generalnie ten fenomen od bardzo wielu lat, bo jestem bardzo blisko z tym środowiskiem. I dla mnie to, że ludzie jeszcze tego nie skumali, jest tak wstrząsające. To jest hipnoza przecież. Oczywiście, oczywiście. Tylko że zwróć uwagę na to. Ja też wiem o tym troszeczkę od strony artystycznej. Taki artysta, jeżeli jest głupiutki, może przez całe życie robić to i nie mieć o tym zielonego pojęcia. Bo taki artysta, wiesz, ma ludzi od choreografii, ma ludzi, którzy zajmują się oświetleniem, ma ludzi, którzy zajmują się
no tym wszystkim, żeby stworzyć tą masową halucynację, a z drugiej strony jest bardzo daleko od fanów, tak? Tak naprawdę scena jest zupełnie inną krainą. Tak naprawdę ta osoba nie widzi nawet, co się z tymi ludźmi dzieje. Na koncertach nie widać ludzi. Ta osoba, wiesz, napieprza swój przekaz w przestrzeń, na dobrą sprawę. Bardzo często jeszcze dzieje się tak, że artyści, żeby dobrze wypaść, adresują całe swoje koncerty do jakiejś osoby, albo do jakiejś siły, albo do czegoś. I wiesz, i na dobrą sprawę oni nie mają pojęcia, co się z tą energią dzieje dalej. Tak naprawdę trzeba być mega łebskim albo mega wścibskim i lubiącym niebezpieczeństwo i lubiącym się oglądać za siebie na ulicę typkiem, żeby się zacząć interesować tym i żeby widząc kawałeczek tej, wiesz, nitki, pójść za nią do końca. Naprawdę trzeba nie mieć trochę instynktu samozachowawczego. Na szczęście, a może na nieszczęście, jest kilku takich artystów, którzy starają się przechytrzyć swoją wytwórnię, tak jak stara się, tak jak kiedyś ludzie w PRL-u starali się przechytrzyć cenzurę. Bareja na przykład. Na przykład. I oni w tych swoich tekstach starają się zamieścić jak najwięcej takich właśnie haczyków, jak najwięcej takich prawd, które gdzieś tam na etapie zatwierdzania płyty, gdzieś tam na etapie masteringu... Przejdzie. Dokładnie, dokładnie. I czasami jest tak, że nie przechodzi. I artysta miesiąc przed premierą ma 17 kawałków w koszu i wiesz, i dwóch smutnych panów nad sobą. A czasami jest tak, że przechodzi. Jest kilka wartościowych płyt. Jeszcze oprócz uczestnictwa w koncertach, no jeśli to jest w telewizji, ludzie obserwują w telewizji, że tak jak mówisz, mecze czy koncerty, tak. No przyszło tam kilka tysięcy ludzi, to jest to dowód słuszności, że jeżeli tu przed telewizorem oglądam to, oczywiście, to ja to słusznie oglądam. Znaczy, bo tam... Energia ludzi przed telewizorem to jest jeszcze troszeczkę coś innego. To się inaczej, powiem od tej strony energetycznej, bo też niestety mam pewną wiedzę na temat, jak to się zbiera. Także to się zbiera zupełnie inaczej. To jest energia bierna. Oni oczywiście wczuwają się, oczywiście przychodzą tak jakby to samo u siebie w domu, tak jakby wykonywali ten rytuał synchronicznie, ale nie dali dowodu materii, bo bardzo często nawet nie płacą abonamentu, co jest bardzo nie w smak oczywiście wszystkim tym siłom, które starają się napieprzać tym przekazem, na który jednak musisz się zgadzać, żeby mógł w ciebie zapaść głęboko. Oczywiście tam są różne strefy wpływów, ale to jest jeden z nich, tak? Jedna z nich. I biorąc pod uwagę to, to bardzo często zdarza się tak, że osoba całe swoje skupienie, całą swoją po prostu świadomość ma ukierunkowaną dokładnie w ten punkt. W tych wydarzeniach ona praktycznie mieszka. Mógłby się tam, wiesz, mógłby pies skakać na drzwi, że chce wyjść na spacer, ale ta osoba oglądając mecz jest w zupełnie innym świecie. I energię z takich osób pobiera się troszeczkę mimo wszystko inaczej. Korzysta się z tego, że jest to masa, a tak jakby nie skupia się na jakości. A już jak osoba przyjdzie na koncert czy coś, no to na przykład patrząc od strony sceny, ty widzisz, które osoby się świecą bardziej, tak? I ty po prostu wiesz, z których się wytwórnie bardziej ucieszy, no niestety. Mhm. A teraz jest, weźmy na przykład rap. Oj. Targetem jest powiedzmy młodzież i popularne teraz są piosenki anti-Illuminati. Popularne. Takie przebiegłe. To znaczy tutaj... I tak i nie. Tutaj są dwie frakcje. Pierwsza jest taka, że jeżeli ktoś robi rap na mainstreamowym poziomie i stać go życiowo na to, żeby napieprzać anti-Illuminati, to znaczy, że wytwórnia nie podpisała z nim kontraktu i że na dobrą sprawę niedużo może. Z drugiej strony, jeżeli ktoś jest już po drugiej stronie tej barykady i może takie rzeczy robić, to na dobrą sprawę znaczy, że widzisz, ci ludzie są zawsze dwa kroki mądrzejsi. A ty możesz mówić o takich rzeczach, ponieważ wywołujesz wtedy histerię. Oni się tym karmią. Na dobrą sprawę bardzo dużo przeszło nawet takich tekstów, wręcz oficjalnie. I tutaj się całe środowisko alternatywne jarało, że wow, artysta taki odważny. A tymczasem odwracasz płytę i wiesz, dla mnie przynajmniej są tam znane nazwiska ludzi, ghostwriterów, którzy te rzeczy zatwierdzają. Tak? Więc powiem tak, jeżeli cokolwiek na tym poziomie mainstreamowym, na poziomie rapu, o którym ty już na przykład mogłeś słyszeć, przeszłoby, to nie wiesz w to, że nie jest to po prostu w planie. Nie wiesz, dlatego że to jest głupota. Dlatego że też to są, zauważ, że to są egregory, które karmią się lękiem, które karmią się strachem, paniką, aferą. I
Wcześniej i teraz też, ale wcześniej bardziej byłoby to wywoływane przez plotki, tak? Przez powodowanie określonych mód na Twitterze, na Facebooku, przez co jakiś czas ogłaszanie, że artysta nie żyje, a po kilku godzinach sprostowanie. To jest po prostu okazja, żeby natrzepać jakiś tam potencjał energetyczny i żeby po prostu wziąć to do swojej puli, którą później mogą zainwestować w coś, tak? Albo w jakąś osobę, albo w jakieś działanie, albo do tego, żeby skarmić te swoje siły, z którymi oni pracują. No i oczywiście też kupowanie płyt to jest również karmienie finansowo, materialnie. Tak, ale że materialnie to jest, wiesz, to jest najmniej groźnie, bo oczywiście, tak, jest to dowód materii, ale polega to na tym, że ty taką płytę bierzesz, ty się z niej cieszysz, to jest raz, ty jej chcesz najpierw. Później ją kupujesz, czyli dajesz dowód materii. Później się z niej cieszysz, później zanosisz ją do swojego domu, tak? I ona tam jest i na jakimś bardzo często ważnym miejscu. I ten cały etap, tak naprawdę, no zakup płyty, tego typu powiedzmy, łączy się z tym, że wszystkie powiedzmy zaklęcia, wszystkie generalnie rzecz biorąc rozkazy, które zostały do tej muzyki przyklejone, idą za nią, tak? W związku z tym, jeżeli masz osobę, która dobrze widzi energię i masz półkę z płytami, nad którą nikt nigdy nie pracował energetycznie, a ta osoba ma wyobraźnię i talent plastyczny, to może ci narysować obraz, jak z takiej szafy wypieprza ci kilkaset różnych, różnie wyglądających, nie wiem, demonów, law i tego typu rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że każda, wiesz, niełatwo jest zrobić płytę, niełatwo jest zrobić na płytę histerię, niełatwo jest wypromować artystę. Jasne, że ci ludzie się pocą na każdym poziomie tej drabiny, ale nie robią tego za free, nie robią tego nawet za pieniądze, tak? Bardzo często są płyty, które są dla nich ważne, ale nie zwracają się, bo promocja przekroczyła jakiś tam koszt. Polega to na tym, że generalnie rzecz biorąc, sam fakt, że taka płyta jest potem wpuszczana w człowieka, no zyskuje człowieka, tak? Dla danego egregora. Jeżeli ktoś jest zatripowany totalnie w Madonnę, albo w Lady Gaga, albo w jakikolwiek produkt, to po prostu ta osoba jest otwarta na wszystko, co ta osoba powie. Więc oni mogą poprzez te słowa, znaczy słowa, no w przypadku Lady Gagi to symbolikę, ciężko mówić o słowach. Symbolikę. Nie, no poprzez te jęki, poprzez te generalnie rzecz biorąc różne zwierzęce dźwięki, to jest przekazywane i te osoby są na to otwarte jak kielich. I to wszystko do nich wpada. I później osoba, która widzi energię, na przykład wychodzi w miasto, widzi po pierwsze ludzi podpisanych, bo ludzie chodzą w bluzach. Teraz modne jest na przykład taka firma Boy London, hejt, a z, wiesz, z SS Majską Wroną. Modne jest masońskie pismo krzyżowe, mimo że ludzie noszący je na bluzach nie potrafią go przeczytać. Modna jest ciężko okultystyczna symbolika, która dla tych ludzi noszących to znaczy tylko tyle, że wow, mam fajną koszulkę z czarami. Tymczasem jest to na przykład albo Devil's Trap, a żaden człowiek nie powinien nosić na sobie Devil's Trapa, no to jest głupota. Albo po prostu jakieś symbole, powiedzmy z księgi, czy to Salomona, czy z jakiegoś grymuaru, który naprawdę powinno się czytać tylko w kręgu. Więc to jest pierwsza rzecz, którą widzisz. A druga rzecz, którą widzisz, to widzisz po prostu, jakiej muzyki słucha ta osoba. Widzisz, co jest do tej osoby przyklejone, tak? Widzisz na przykład, jaką ta osoba ma we łbie dyskotekę, tak? I zastanawiasz się, siedzisz sobie na ławce, zastanawiasz się, Boże, jak to żyje? Ale to nawet nie trzeba energii widzieć. Idzie jakiś młody człowiek w kapturze, w dresie z kapturem i to już widać, co to za muzyka. Łe, tam bluzy z kapturem są urocze, ale nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że to też jest pewna estetyka, tak? Jak zapewne kiedyś ktoś mi wypomni, więc może zrobię to pierwsza, nagrywałam rap przez wiele lat. I bardzo lubię tego typu właśnie wygląd, bardzo lubię tego typu estetykę, biorąc pod uwagę, że nie bardzo znam się na modzie, dlatego nie jestem szafiarką. Nie, też nie dlatego, to manekiny. No ale dobra, generalnie rzecz biorąc, wiesz, kiepsko idzie mi z wyglądaniem, no to taki styl hip-hopowy jest czymś, jest błogosławieństwem dla tego typu osoby. Bo zakładasz, wiesz, czarną bluzę z kapturem, czarne spodnie, okej, i wszędzie spełniasz standardy, a w momencie, kiedy próbuje się ubrać samodzielnie, bywa różnie. W związku z tym to jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że ci ludzie są tak bombardowani bardzo często przez tą muzykę przekazem, który jest ciężki, bo albo słuchasz o czyimś ciężkim życiu, albo generalnie nawijasz o własnym, ale generalnie rzecz biorąc, rap jest muzyką terapeutyczną. Rap jest muzyką, która, no jest, wiesz co, gdyby Hellinger nagrywał kawałki, to robiłby to rapem. Dlatego, że ona tak naprawdę pozwala tobie
przejrzeć się też w tym artyście. Pozwala, z rapem się utożsamiasz bardzo. To nie jest Britney Spears, z którą mało osób się utożsamia, bo kurde ciężko, jak nie wyglądasz podobnie, ale to jest po prostu coś, co sprawia, że ty czujesz, damn, ten człowiek wie, o czym mówi, on wie dużo o życiu, ja chcę go poznać, tak? Raperzy mają to do siebie, że nagrywają swoje kawałki w taki sposób, że większość odbiorców chciałoby z nimi na przykład iść na melanż albo chciałoby z nimi spędzić czas, ponieważ wydają im się bliscy, bo mówią o sobie rzeczy, które ty byś na przykład swojemu przyjacielowi czy tam przyjaciółce powiedział dopiero po kilku głębszych albo po kilku latach znajomości. To jest katarzis, tak? To jest muzyka oczyszczenia bardzo często. Oczywiście istnieją również konflikty w tej muzyce. Większość konfliktów na bardzo dużym poziomie przebiega w ten sposób, że dogadują się menadżerowie, a artysta dowiaduje się na drugi dzień, że ma z kimś beef. I artysta bardzo często pyta się wytwórni, okej, kto to jest. Ale fakt jest taki, że trzeba sprodukować określoną ilość energii, postawić dwa środowiska w kontrze, ponieważ wtedy wytworzy się coś, co jest im potrzebne. Oni się tym bawią tak, jakby ustanawiali nowe kursy planet. Trzeba wiedzieć, że to są osoby przede wszystkim szalenie, może nie szalenie, piekielnie inteligentne. Do szaleńców mam dużo sympatii, do tych drugich nie. Natomiast są to osoby, które wiedzą, w jaki sposób materializować rzeczywistość, które znają wszystkie prawa alchemii, poruszają się tym bardzo biegle. I wiesz, i w związku z tym oni, no nie stać ich na żaden błąd, tak? Jeżeli oni potrzebują energii typu młodszy słuchacz, nienawidzący starszego słuchacza, to oni wiedzą, jakie nazwiska postawić naprzeciwko siebie, żeby to sprodukować. Czyli takie, ten element utożsamiania się z widzem, ze słuchaczem jest bardzo niebezpieczny. Bo ale można... wyjątkowo, oczywiście, dlatego że to wtedy nie... Bo mówisz to wtedy z jednej nie strony jest... oczyszczanie, że to daje oczyszczanie, no artyście. Ale... Artyście. Artyście dają oczyszczenie. Oczywiście, bo słuchaj, artysta piorąc swoje brudy na płycie, tak naprawdę mówiąc, ejo, przeszedłem to i to, mam za sobą to i to i jesteś w tym, z tym w zgodzie albo nie. No to taki człowiek, wiesz, przyjmuje tą płytę i mówi, okej, okay, miałem podobnie. I te brudy idą na słuchacza. Nie, dlatego że jest jeszcze coś pomiędzy słuchaczem a artystą w większości przypadków i jest to sztuka. Jest to coś, co sprawia, że możemy tego człowieka uznać za artystę, tak? Sztuka jest od zawsze była bardzo tak jakby wygodnym narzędziem dla wszystkich ludzi posługujących się czy to magią, czy to symboliką. I sztuka ma swoje prawa. Sztuka ma swoje prawa takie, że jeżeli cokolwiek nagrasz w danej formie, jeżeli nadasz temu formę sztuki, która ma jakąś określoną jakość, która ma twój, powiedzmy, twoje emblematy, bo jest twoja, wychodzi z ciebie, ale z drugiej strony, która no jest sztuką, wszyscy wiedzą, że to nie jest coś, co powiesz ziomkowi spotkanemu na ulicy, to jest zamknięte w tej konwencji na tyle, że już tego słuchacza nie wybrudzi. To, co wybrudzi słuchacza, to jest to, co jest do samej płyty przyczepione, tak? Mhm. To, co wybrudzi słuchacza, to jest to, że artysta sobie nagra taką płytę i płyta jest skończona z punktu widzenia artysty, natomiast wytwórnia bierze tą płytę do Satan Monica, jak mówimy, albo do jakiegoś innego miasta, w którym takie rzeczy się dzieją. I taka płyta przechodzi tak zwany haunting, czyli do tej płyty są przyklejane określone energie, które pójdą za nią through the highs and through the lows. Do płyty, jak jest fizyczna płyta, a jeśli ktoś, powiedzmy, z chomika MP3 taką ściągnie? To samo, bo to nie jest kwestia fizycznej płyty. To nie, widzisz, oni nie mają tych wszystkich kartonów tam, żeby każdą jedną pokropić kropidełkiem i coś tam generalnie przykleić. To jest kwestia tego, że za tym dźwiękiem, za tą muzyką. To jest kwestia tego, że oni tak naprawdę nie potrzebują mieć całego nakładu gdzieś zgromadzonego, zresztą nie wyobrażam sobie tego, to są takie ilości. I nie potrzebują tak jakby tej materii tam, bo wystarczy im symbol, jest to przeniesienie materii, tak? Wystarczy, że masz jedną gotową płytę, albo że masz jeden track w jakiejkolwiek formie i ty swobodnie możesz coś takiego z nim zrobić. Też artyści, którzy się skapnęli, że takie rzeczy się dzieją, jest kilku takich, a stwierdziło, że skoro tak, to będą nadawać własne ładunki. I przez jakiś czas to nawet działało, bo wytwórnia w tej swojej po prostu wszechmądrości i te wszystkie chore głowy nie skapnęły się, że ktoś mógłby chcieć im mieszać w symbolice. I wyszło kilka naprawdę wartościowych płyt, no ale generalnie rzecz biorąc później zostały przykryte grubą warstwą syfu, więc... Dlatego też właśnie wytwórnie bardzo nie lubią, jak artysta płytę zbutleguje. Teraz już powiem, na czym to polega. Polega to na tym, że jeżeli artysta wypuści swoją płytę 4 tygodnie, 3 tygodnie przed premierą, to znaczy, że wypuścił płytę, zanim oni zdążyli ją wybrudzić.
W związku z tym ta płyta krąży. Wiesz, artysta zarobi tyle samo albo więcej. Jeżeli ludzie, zwłaszcza w rapie, stwierdzą, że artysta jest na tyle rebeliancki, że postawił się tym łeboniom i generalnie zrobił coś z własnej woli, to ma jeszcze większy szacunek. To ludzie są w stanie naprawdę pożyczać pieniądze, żeby tę płytę kupić. Ale wiesz, ale generalnie wytwórni nie jest to na rękę z tego względu, że taka płyta później krąży bardzo niebezpieczna, bo przekaz na niej jest określony, artysta określone rzeczy powiedzmy tam wsadził od siebie, jest kilku takich, którzy potrafią i kilku, którzy wiedzą gdzie zadzwonić i wiesz, i to później krąży i to jest przekaz niebezpieczny, bo to jest przekaz, który faktycznie otwiera osobę, ale nie na to, co oni by chcieli. A jak sprawić, żeby życie było bardziej magiczne? W pozytywnym sensie. To znaczy tak, odradzam narkotyki i używki. No to nie jest magia. Tak, ale odradzam. Wiesz co, bo bardzo dużo ludzi mnie pyta o to. Oni myślą, że to jest magia? Proszę Cię. Wiesz co, co ludzie myślą? Wiesz co, wydaje mi się, że kiedyś mogłabym się szarpnąć na jakąś książkę na ten temat, bo to są, wiesz, na przykład zwykliśmy mówić, że Amerykanie są głupolami. No nie wiem, czy mamy prawo. Poza tym, tak, ludzie myślą, że jeżeli kawałeczek kurtyny rzeczywistości im się gdzieś osunie albo gdzieś zobaczą kilka pikseli wyłamanych z Matrixa z pomocą psychodelików, to że doświadczają bardzo głębokiej magii. Nie. Psychodeliki sprawiają, że osoby uczą się korzystać ze zmysłów pozafizycznych. Jest to fajne ćwiczenie, ale nie mogą uznać tego za prawdziwe, tego co zobaczą. No też w zależności, są różne grupy, no ale generalnie odradzam ścieżkę tego typu, bo jest bardzo często ścieżką w jednym kierunku i zamiast wznieść osobę do doświadczania tak naprawdę swojej własnej boskości, to ją degradują. Polecam skupiać się tak naprawdę na życiu, dać do tego więcej uważności, dlatego że na przykład mamy świetny przykład, mamy zimę, tak? I ludzie hejtują zimę od początku do końca. Internet pęka w szwach od tekstów, memów i wszystkiego, co po tej zimie jedzie od początku do końca, co sprawia, że na dobrą sprawę, nawet jeżeli nie nienawidzisz zimy, to jak się zbliża, już masz dreszcze, już jest ci niedobrze. Tymczasem na przykład dla mnie zima to jest przede wszystkim polarne powietrze, które uwielbiam i bardzo dużo śnieżno-białego, darmowego brokatu. Nie wiem, jak się nie cieszyć. Chodzi też o to, że ludzie mają bardzo często podejście, które dziedziczą, tak? Przede wszystkim człowiek, który chce, żeby jego życie było bardziej magiczne, musi wyjść ze swojej strefy komfortu. Musi. Jeżeli coś jest dla niego zwyczajne, jest do tego przyzwyczajone, stanowi standard, to znaczy, że znajduje się w tej jego strefie komfortu. Jeżeli ten człowiek chce przeżywać rzeczy inne, chce przeżywać rzeczy głębiej, to znaczy, że chociaż jedną nogą musi wyjść. Dlatego, że my zwykliśmy się uodparniać na rzeczywistość, którą uważamy za szarą. Na dobrą sprawę, jeżeli ktoś dzień w dzień wstaje o godzinie 7 rano, idzie do pracy, kolację o określonej porze, obiad o określonej porze, to dla niego jest to rutyną do tego stopnia, że tego nie zauważa. Wolna wola ma tutaj głos tylko jeżeli chodzi o wybór sosu do kebaba, albo tylko jeżeli chodzi o to, jakim tramwajem wróci do domu. To nie są wybory, to są tak naprawdę pozorne automatyzm. Wybory. Tak, to jest automatyzm. I ludzie wpadają w to. Przede wszystkim trzeba zacząć rozłamywać tą swoją skorupę rutyny. Jest do tego no, kilkaset, kilka tysięcy, kilka milionów technik. Każda osoba powinna mieć własną, uważam, ale na samym początku pomaga robienie chociażby jednej rzeczy dziennie, której nie zrobiło się nigdy wcześniej. Jednej. I czy to będzie próba obrania ziemniaka lewą ręką, czy to będzie wypicie jakiejś herbaty, której się wcześniej nie próbowało, czy pójście do filharmonii. W dresach odradzą, nie wpuszczają. Weird, nie? No, w każdym razie jest taka opcja, że ludzie robią rzeczy, które robią od samego początku, więc patrząc wstecz, widzą 10 lat niczego. I słusznie. Oczywiście nie radzę wszystkim, wiesz, nagłego szaleństwa i skoków na bungee, tylko po prostu radzę im, żeby sprawili, że te ich granice rzeczywistości nieco się poszerzą. Ponieważ człowiek ma w zwyczaju dla swojego własnego bezpieczeństwa nie akceptować niczego, czego nie uważa za zwyczajne i tak zwane normalne. Normalne w ogóle, to słowo to jest mój wróg, bo dla każdego oznacza coś innego, ale dla większości to, co ja robię, znajduje się już poza tym słowem, tak? To jest raz. A dwa? 100%. Tak, dokładnie. A dwa? Bardzo często zdarza się, że ludzie za tym słowem normalne
chowają tak naprawdę swoje lęki, swoje strachy. Oni tak starają się być tacy sami jak wszyscy inni, że wszystkie rządy, które nam wypłaszczyły mózgi edukacją szkolną, wszystkimi chemtrailsami, lekami i innym syfem, którym nas karmią, po prostu zacierają rączki i wiesz, i głaszczą tego człowieka i mówią, dobry slave, dobry. I wiesz, i po prostu mi jest takich ludzi szkoda, bo jeżeli taki człowiek chce poczuć magię, to ja mówię do takiego człowieka, dobra, możesz do mnie przyjść, wtedy ja ci pokażę, ale mam generalnie mało czasu na życie, więc sobie poczekasz. Albo możemy się umówić w ten sposób, że będziesz robił codziennie jedno ćwiczenie. Tak? Jedno ćwiczenie, na przykład wizualizacyjne. I to bardzo często jest już dla człowieka za dużo. I wiesz, nie trzeba za to płacić, nie trzeba na to poświęcać hektolitrów czasu, ale osoby bardzo często, jak mówię im, że mają codziennie jedno zadanie, codziennie wyobrazić sobie jedną rzecz na tyle realnie, żeby mogli jej dotknąć, wyobrazić sobie jej konsystencję, wyobrazić sobie ją zawieszoną w przestrzeni albo w jakimś miejscu, to bardzo często leżą już na tym ćwiczeniu. I oczywiście jest tego powód. Powodem jest to, że żeby zniszczyć naród, należy zniszczyć jego wyobraźnię. Dlatego, że to, w jaki sposób człowiek tworzy swoje życie, w jaki sposób podświadomość poprzez zwężenie w teraźniejszości materializuje jego przyszłość, zależy od tego, co już w tym człowieku się znajduje. Więc jeżeli człowiek karmi się samymi serialami, horrorami, dramatami, spiskami nawet, to jest druga pułapka, i tego typu rzeczami, to jego rzeczywistość będzie uklejona z tych elementów. Jeżeli człowiek cały czas kręci się w obszarze uczuć negatywnych, cały czas jego organizm produkuje kortyzol, cały czas stresuje go, bo generalnie świat jest zły, niebezpieczny i najlepiej zamknąć się w piwnicy z dużą ilością jedzenia w puszkach, to taka osoba nie wytworzy nic innego. Ponieważ kreacja musi następować już na poziomie, kiedy ty wpuszczasz te rzeczy do siebie. Ty musisz wybierać, na przykład oglądając serial, okej, to może być dla mnie okej, to mogę zastosować, a na to się nie zgadzam. A ludzie chłoną to wszystko biernie. Ludzie mają tak zniszczoną wyobraźnię, że nie są w stanie sobie bardzo często wyobrazić nic pozytywnego. Bardzo często ja ludziom polecam zrobienie takiego ćwiczenia, żeby wyobrazili sobie najpierw swój największy lęk, bo i tak to robią, także tutaj niczego nie nadużywam. A po drugie, żeby wyobrazili sobie, jak miałaby wyglądać najszczęśliwsza chwila w ich życiu. Ty wiesz, że nie potrafią tego zrobić? Nie są w stanie sobie nawet chemicznie w swoim organizmie wyobrazić jakąś tam pamięcią organizmu tego, z czego takie uczucie, taki moment miałby się składać. Nie są, dlatego że w ich, powiedzmy, krwiobiegu energetycznym znajduje się sam syf, sam dramat i generalnie też bardzo dużo substancji, które zaniżają potencjał. Dobrze, a teraz taki temat jak wampiryzm energetyczny, czy jakieś byty, czy coś w tym stylu. Parę dni temu z paroma przyjaciółmi zauważyliśmy, że tak w rozmowie, że są ludzie, których się dużo dziwnych takich czarnych rzeczy czepia, pomimo że oni są sami osobiście oczyszczaczami, to i tak jakieś ścierwo się ich czepia, a są tacy, którzy nie zajmują się niczym, albo inni zajmują się czymś i nic się nich nie czepia, nie ma szans. No to wyobraź sobie, że osoby energetycznie mają dla tych wszystkich sił różną wartość. Ona jest niezależna od statusu materialnego, od poziomu zdrowia, bardzo często też jest niezależna, ale jest zależna od tego, jakie energie się koncentrują wokół osoby. Jeżeli więc jest osoba, która oczyszcza ludzi i która przychodzi do tych ludzi, żeby w jakiś sposób wyrzucić z nich czy to demony, czy to jakieś byty, czy rozkazy, czy odpiąć od egregora, to ta osoba cały czas po pierwsze ma świadomość energii, świadomość jest bardzo w cenie w tym środowisku, a po drugie jest przekonana o tym, że te energie istnieją, wie o nich i też widzi je, tak? Więc generalnie ty widzisz energię, energie widzą ciebie. W związku z tym te osoby są bardzo, bardzo narażone na to, bo po pierwsze przebywają wśród osób, które muszą oczyszczać, czyli wśród tych słabych, wśród tych, które zostały zaatakowane. Tak, dokładnie. Wśród tych, które w jakiś sposób zostały przez te energie sobie upatrzone. A druga sprawa jest taka, że bardzo często te osoby potrafią coś robić, ale nie do końca. Ponieważ są w stanie wyciągnąć z kogoś taki byt, czy taki rozkaz, są w stanie to zrobić, ale nie są w stanie tego odesłać do miejsca, gdzie to należy. I to tak jakby, wyobraź sobie, że to idzie później za taką osobą wycieczkę, jak za panią przedszkolanką.
I na dobrą sprawę żeruję na tym, ponieważ osoby zajmujące się magią, zajmujące się oczyszczaniem, zajmujące się metodami uzdrawiania energią, mają tą energię na bardzo wysokim poziomie. Przeważnie, nawet korzystając z systemów typu Reiki, korzystając, czy nawet channelingowcy, tak, chociażby, są zawsze w tym stanie gotowości, są zawsze w stanie takiej właśnie podwyższonej energetyki własnej postaci i w związku z tym, nawet jeżeli na tej osobie znajdują się pasożyty, ona bardzo często tego nie odczuwa. Dlatego, że ona tą swoją energią, tymi iskrami strzela wszędzie naokoło, więc to nie musi być tak, że coś jest podpięte pod Czyli ciebie. Ma dużo, więc nawet nie zauważa. Tak, to znaczy ona sypie tym naokoło, tak? Bo bardzo często jest też tak, że ludzie robiący tego typu rzeczy, no iskrzą, rozsypują to naokoło, nie są w stanie tego utrzymać we własnym biopolu, bo po pierwsze może uważają, że nie trzeba, a po drugie po prostu im to nie przeszkadza. Karmią tak jakby swoich wrogów w pewnym sensie, aczkolwiek są to dla nich takie byty cienie, w żaden sposób na nie nie wpływają. Ale są też osoby, które mają bardzo zaniżoną energetykę, które są po prostu typowymi osobami, w które coś powinno się wpiąć za 30 sekund i to się nie dzieje. Mam taką gestykulację, tak jest. Więc bardzo często się tak zdarza. I dlaczego w tą osobę akurat nic nie weszło, a w inne osoby tak? Dlatego, że taka osoba może nie być cenna z punktu widzenia takich energii. Pamiętaj też, że mamy dusze. Dusze mają różne zadania i dusze mają różne plany względem ludzi. I jesteśmy tutaj generalnie, ponieważ nasza dusza postanowiła prowadzić projekt o naszym imieniu i nazwisku. I jak wiadomo, dusza dąży do pełni. Dusza chce być każda. Dusza chce każde uczucie, które może skolekcjonować, zebrać, wszystko przeżyć od początku do końca, dusza się w to uzupełnia. W ten sposób można powiedzieć, że to, co jest w nas tą iskrą Bożą, doświadcza życia, rozumie życie. W ten sposób my jesteśmy sensorami, którymi ta energia pierwotna, energia boska, odbiera rzeczywistość, która została stworzona. Oprócz tego kreujemy, więc też kreuje, tak? No i bardzo często zdarza się, że takie osoby są chronione przez sam cel, który ma dusza. Zdarza się. Są osoby, które pracują w środowiskach typu szpital, którym nic się nie dzieje, a są osoby, które, wiesz, uczą się, idą na medycynę, spędzają tam 4 lata czy 5 lat i po pierwszym miesiącu pracy w takim rzeczywistym szpitalu są do wyrzucenia energetycznie, totalnie nie nadają się do tego, żeby tam przebywać. A jak z dietą, jeśli chodzi o jedzenie? Dlatego, że mam na przykład znajomą, która jest totalnie mięsożerna, ale w kwestiach materializacji pewnych spraw i takiej duchowości jest rewelacyjna. Czakramy potężne i ona mówi tylko niech się stanie i się staje. Ale oczywiście, oczywiście. I żadne byty się jej nie czepiają. Nie? Ale nie, to nie jest kwestia bytów. Tak naprawdę wegetarianizm czy nie wegetarianizm to jest temat, który jest bardzo związany z tym, na jakim etapie znajduje się osoba, a dokładniej na jakim etapie znajduje się dusza. I powiem tak, u mnie wegetarianizm, no jestem wegetarianką już ponad rok, polega głównie na tym, że jedzenie mięsa w pewien sposób, wprowadzanie tej substancji naznaczonej cierpieniem zwierząt, naznaczonej tym, że te zwierzęta naprawdę przeżyły horror i zarówno żyjąc, i zarówno umierając, jest dla mojego organizmu tak jakby zaniżeniem, spadkiem z tego levelu, na którym no, mój stan czynienia dzieje się tu i teraz. I ja przy tym, czym się zajmuję obecnie, nie mogę sobie na to pozwolić. Też byłam totalnie mięsożerna, no prawie 2 lata na dukanie. No ale generalnie rzecz biorąc uważam, że też może nie tyle nie wypada, co niektóre osoby faktycznie nie są przez tą dietę mięsożerną uszkadzane, ponieważ same z siebie, powiedzmy, ich system energetyczny ogłosił niepodległość od tego, co jedzą. To się zdarza. Ale bardzo często jest tak, że wystarczy słabszy dzień i ta osoba na przykład zajmująca się energiami czy uzdrawianiem ma słabszy dzień, no więc też nic nie ugotuje, pójdzie zjeść coś na mieście, wiesz, zje sobie w tortilli zmielonego kota, a później idzie kogoś leczyć. I taka osoba później pisze do mnie maila o 3 w nocy, że mam jej szybko pomóc, bo generalnie nie ma siły oddychać. To się zdarza, no po prostu sam musisz wyczuć, co twoją energetykę zaniża, co ją podwyższa. Po prostu ogólnie rzecz biorąc, nie każdej osobie będzie dobrze na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej. Aczkolwiek więcej na ten temat do powiedzenia na pewno miałaby Dominika z projektu Wegandzia i z bloga Smakoszki Jaroszki. To jest osoba, która mnie uczy gotować, także powodzenia.
bo nie idzie mi dobrze. Natomiast jest to też osoba, która tym projektem przywraca energię konopi. W Polsce? W Polsce, tak, oczywiście. I generalnie rzecz biorąc, ludzie zawsze pytają się, czy to jest legalne, czy może takie rzeczy robić. Tak, oczywiście, jest to konopia spożywcza. Energia rośliny jest ta sama, ale nie klepie, ale pyszne. Więc generalnie to. Poza tym też polecam taką książkę. Ja polecam książkę. Rety, moi nauczyciele muszą się cieszyć. Pokażę Wam do kamery. To jest encyklopedia magicznych ingrediencji. I jeżeli nie rozumiecie, w jaki sposób dieta potrafi wpłynąć na człowieka, który się zajmuje energiami, czy też na takiego tak zwanego zwykłego zjadacza chleba, to musicie sobie do tej książki parę razy zajrzeć. Ponieważ każda substancja, wszystko, co wprowadzasz do swojego organizmu, może czemuś służyć i służy. Tylko że jeżeli ty nie masz tego świadomości, to to się dzieje jakby poza tobą. Na przykład są zioła, które zapraszają tak jakby w obręb twojego życia energie anielskie, a są takie, które odstraszają wrogów. Są takie, które są takie potrawy, które sprawiają, że no, działają jak afrodyzjaki, a są takie, które sprawiają, że absolutnie na przykład jesteś przeciwnie. Tak, albo że jesteś schowany przed swoimi przeciwnikami, tak? I tak na dobrą sprawę jest to część magii kulinarnej. Jest to rzecz, którą tak naprawdę każda kobieta uprawia. Każda kobieta w kuchni, teraz to wyszło. No ale generalnie każda osoba gotująca, niezależnie jakiej płci, uprawia, tylko nie każda o tym wie. A w momencie, kiedy osoba gotuje na przykład dla całej rodziny, czy nie daj Boże dla innych osób, używa przypraw, używa materii organicznej i karmi tym innych i nie wie, jakie jest tego znaczenie, to dlaczego miałabym uważać, że to jest mniej złe niż ksiądz, który odprawia rytuał magiczny w kościele i nie ma pojęcia, dlaczego macha rękami w taki, a nie w inny sposób? Wiedza po prostu, jakaś świadomość. Uważam, że dieta jest kluczowa, że dieta jest bardzo istotna, no ale też nie na każdego będzie miała taki sam wpływ. Oczywiście, twoja przyjaciółka jak najbardziej, ona może robić takie rzeczy, ponieważ być może ona potrzebuje więcej tej energii walki, być może potrzebuje więcej tych energii marsowych, tego jest w niej się no, bardzo ma w sobie dużo. Dużo agresji, dużo takiej... Tak, tylko też pytanie, od której strony chcesz do tego podejść, bo ja na przykład uprawiając magię sferyczną, no powiem szczerze, jedząc mięso było mi bardzo ciężko wywołać anioła do tego stopnia, żeby inne osoby znajdujące się w pomieszczeniu również go odczuły. Tak? Na poziomie wizyjnym, czy na poziomie, powiedzmy... Odczuć. Tak, odczuć, czy na poziomie jakiejś oneironautyki, jasne. Ale na poziomie takim, żeby inne osoby też wyczuły i były w stanie go opisać, nie. I z tego względu, no ja uważam, że mnie to za bardzo uziemiało i z tego względu też zrezygnowałam. A jak zmienić plan duszy? Ktoś na przykład ma przechlapane życie. Tak. Dowiedział się, że no, dusza tak zdecydowała, czyli on tak zdecydował. Tak jest. No i w tym momencie mówi, no sorry, ale już nie chcę, tak? Oczywiście. Powiem tak, człowiek ma wolną wolę, to o czym mówiliśmy wcześniej. I wolna wola to jest zawsze coś, czym ty możesz postawić weto, albo czym możesz dyskutować. Ponieważ to jest ten boski wsad w człowieku, powiedzmy, który samo stanowi o sobie. Więc jeżeli ty znasz plany swojej duszy, albo na przykład uważasz, że twoja dusza jest totalnie crazy i generalnie chcesz na nią wpłynąć, zanim znowu coś odwinie, to masz do tego prawo. Możesz powiedzieć, że doceniasz doświadczenia, które otrzymałeś, trudne doświadczenia, które w twoim życiu się zmaterializowały w taki czy w inny sposób, ale teraz chciałbyś uzupełnić swoją duszę w to i to. I de facto zawsze jest tak, że jeżeli dusza ma jakiś plan, jeżeli się zatripowała w to, że ty w tym życiu będziesz cierpiał, bo w przyszłym życiu masz być jakimś nowym wcieleniem Buddy, czy czymkolwiek takim, to wiesz, no to generalnie jest taka możliwość. Zawsze, poza tym pamiętaj, człowiek ma wpływ na swoją duszę, dusza ma wpływ na człowieka. Nie jesteśmy wybierani losowo, tak? Z tego względu, że nie jesteśmy wybierani losowo, dusza również liczy się z tym, że ma tutaj do dyspozycji, proszę bardzo, to jest mój chomik, ten chomik ma wolną wolę, jeżeli ten chomik ją wyrazi, ja się muszę podporządkować. I dusza swobodnie to robi. Poza tym też jest kwestia tego, że takie pragnienia człowieka zdarza się, że są rozbieżne z pragnieniami duszy. Więc można z tym, jeżeli dusza nie chce dyskutować, można zdobywać doświadczenia takie w inny sposób. Bardzo łatwo jest empatom.
ponieważ jeżeli posiadasz jakieś doświadczenie do zdobycia, musisz coś skolekcjonować, po prostu twoja dusza przyszła tu po to, musisz się o to uzupełnić. Ale jest to na przykład rzecz typu, no, zabicie człowieka albo jakieś ostrzejsze puszczalstwo, co się zdarza. No to przede wszystkim musisz zrozumieć, dlaczego tak jest. Musisz zrozumieć, na którym etapie swojego istnienia twoja dusza to postanowiła i dlaczego. No to albo po prostu z nią rozmawiasz, albo dokonujesz regresingu, w zależności od metody. No i po pierwsze, z tamtego punktu próbujesz negocjować, bo oczywiście wybaczasz i oczywiście sprawiasz, że jak najbardziej... Że karmicznie odcinasz się od tego, ale jeżeli się nie da, to mówisz tak, dobrze, ja skolekcjonuję to zdarzenie na planie mentalnym i na planie duchowym, ale nie każ mi tego robić fizycznie. Jeżeli powiesz tak do swojej duszy, jest, no masz raczej 100% szans, że to zaakceptuje. I teraz, jeżeli musisz skolekcjonować coś takiego, oczywiście możesz się wczuwać w książki, ludzie kiedyś to masowo robili, możesz się wczuwać w seriale, jak myślisz, po co ludzie to robią? Mają po prostu ten mechanizm, że muszą się w określone rzeczy uzupełnić, tak? No i po prostu biorąc pod uwagę tą naturalną dążność człowieka, też są te wszystkie programy, pułapki na człowieka konstruowane. A czym jest dusza? Czym jest dusza? A dusza jest, wiesz co, powiem Ci tak, ile osób, tyle odpowiedzi. Każda odpowiedzi inaczej. Z mojego punktu widzenia dusza jest najbardziej pierwotnym światłem, które posiadasz. Dusza jest, to jest najbardziej tobą, niezależnie w co obrośniesz, jaką estetykę wybierzesz, jaką będziesz miał płeć, ile przytyjesz i co ponarozrabiasz, dusza jest zawsze niezmienna. No to czy dusza musi się rozwijać? Musi, ponieważ dusza się, wiesz co, powiem tak, napisałam kiedyś książkę, która być może zostanie niedługo wydana, to jest książka dla dzieci z rakiem. Książka jest zatytułowana Human Beings, Beings jak Bee, ponieważ jest to książka zwizualizowana jako ludzkie pszczoły, gdzie jest pokazane, że takie dziecko, nawet jeżeli żyje krótko, jest taką pszczółką, która zbiera miód, zbiera pyłek tak naprawdę, zbiera różne doświadczenia i na samym końcu zanosi je do jednej wspólnej bazy. Rozpuszcza się tak jakby w absolucie, tak? Czyli niezależnie ile jesteś tu lat, każdy pocałunek, każda myśl, każda herbata, każda miła rzecz, jest czymś, w co ty jesteś bogatszy. Nawet jeżeli masz strasznie ciężkie doświadczenie, którego nigdy w życiu byś sobie na łeb nie spuścił, gdybyś miał wybór, to jesteś o nie cenniejszy. I to jest właśnie dusza. Dusza sprawia, że to, że my jesteśmy cenniejsi o coś, ona się w to uzupełnia. Ona potrzebuje się rozwijać. Dusza na dobrą sprawę o rozwoju duszy świadczy to, w co się już uzupełniła i w co się jeszcze potrzebuje uzupełnić. Bardzo często. Ale na przykład jest jeszcze takie pojęcie jak zbieranie cząstek duszy. Niektórzy czymś takim się zajmują. Wiesz co, tak, ponieważ ludzka rasa ma to do siebie, że bardzo lubi różne rzeczy obiecywać. Bardzo lubi ślubowania, zakony, węzły, obietnice i multum tego typu rzeczy. Co się za tym wiąże? To się z tym wiąże, że jeżeli bierzesz ślub z kimś i obiecujesz komuś swoją miłość na wieki, a człowiek nie włada takim pojęciem jak na wieki. Twoja dusza tak, na wieki dotyczy twojej duszy, a nie ciebie, nie twojej powłoki cielesnej. To później taka osoba umiera na przykład i okazuje się, że w przyszłym życiu również gdzieś tam ta żona krąży bardzo blisko, ponieważ na wieki, tak? Te śluby nie są rozrywane przez śmierć. Są śluby, istnieją śluby, zwłaszcza w regułach zakonnych, istnieją śluby, zwłaszcza też w stowarzyszeniach okultystycznych, które musisz ewentualnie później świadomie rozciąć, pozbyć się ich, czy to z pomocą Raziela, czy w jakikolwiek inny sposób, ale dopóki tego nie zrobisz, one są. I one zawsze są w człowieku. I one, tak na dobrą sprawę, niektóre z tych ślubów dotyczą czystości, więc masz na przykład kobietę, która świetnie wygląda, ma 30 ileś lat, ale jest tak wycofana i tak zdystansowana i tak znienawidziła gatunek męski, że generalnie rzecz biorąc, no widać, że ma tutaj jakiś problem, który nie wynika z tego życia, nie wynika z przestrzeni, którą przeszła od narodzin do chwili obecnej. I bardzo często jest to związane właśnie z tym. Poza tym masz bardzo często, tutaj jest taki klasyczny przykład, blokady podczas nauki języków obcych. Bardzo dużo mam osób, które właśnie przychodzą i mówią, że nie są w stanie się nauczyć żadnego języka obcego. I bardzo często wynika to z tego, że gdzieś tam kiedyś, zajmując się czy to magią, czy będąc częścią jakiegoś zakonu, czy w jakiś sposób będąc zmuszonym do milczenia,
ta osoba złożyła ślub, że nigdy nikomu nic takiego nie powie, więc skoro nie chce się komunikować w swoim własnym języku i ta czakra komunikacji jest uszkodzona, to czemu miałaby chcieć się komunikować w innym? Mhm. To jest zawsze tak, że najpierw musisz opanować komunikację, a potem dopiero ewentualnie język. Swierdłów napisał taką książkę 13 Cubed, gdzie on tam mówi o tym fragmentowaniu umysłu poprzez różne tortury. Aha, o tym. Tobie chodzi o na przykład kwestię Auschwitz, tak? Nie, o to, w jaki to sposób dusza była rozrywana. Początki. A wiesz co, ja nie czytałam Swierdłowa, ja słucham tylko Basi. Ja też nie czytałem, z tym, że no, tłumaczy to w ten sposób, że przy pomocy tortur w dzieciństwie ludziom się robi różne... Fragmentuje, nie? Tak, ale to jest, znaczy powiem tak, łatwiej będzie do tego wyjść od tematu dezintegracji pozytywnej. No. Czasami jest tak, że człowiek, u którego w życiu bardzo dużo się dzieje, po prostu przestaje to ogarniać, więc zaczyna gubić wątki w swoim własnym życiu. Na przykład skupia się tylko na rodzinie albo tylko na pracy. I bardzo ważne jest wówczas, żeby takiej osobie wskazać, że składa się z wielu siebie. Oczywiście jest jednorodna, ale tutaj jesteś synem, tu jesteś mężem, tu jesteś biznesmenem, tu jesteś wizjonerem, tu jesteś kimś tam. I ta osoba, jeżeli już zauważy, że składa się z określonych aspektów, w których każdy ma jakiś tam ładunek, jakąś tam swoją własną jakość, to ta osoba może na przykład zadecydować, ok, w tej sytuacji ten mój aspekt będzie in charge. Ten aspekt decyduje o tym, co zrobią wszystkie inne. W momencie, kiedy różne stronnictwa robią tego typu rzeczy, to część takiej duszy sobie zostawiają, żeby człowiek nigdy nie był w 100% decyzyjny. Dlaczego? Dlatego, że dziecko, które zaufa dorosłemu, no jak najbardziej jest, tak jakby oddaje mu swoją wolę bardzo często, tak? Oddaje mu proces decyzyjny. To nie jest w żaden sposób tutaj energetycznie usankcjonowane, czy to nie jest tak, że dziecko nie może o sobie samo stanowić, nie. Ale bardzo często po prostu w tym zaufaniu oddaje to możliwość. Ludzie oddają ją też hipnotyzerom albo przypadkowym wróżkom, więc trudno się dziwić dzieciom. I bardzo często taka osoba w zamian za to po prostu bierze sobie płatek, powiedzmy, z duszy takiej osoby, już tak bardzo obrazowo. I jest to, z jednej strony jest to kontakter, bo może się z tą osobą zawsze kontaktować za pomocą tego elementu, może na nią wpływać, ale z drugiej strony ta osoba nigdy nie będzie się czuła pełna. Zawsze będzie poszukiwać, zawsze będzie, jeżeli nie wie, co się stało, jeżeli nie wie, z czym to jest związane, to zawsze będzie jej tych kilku procent brakowało i zawsze będzie to powodowało większe albo mniejsze nieszczęście. Dlatego, że dusza dąży do całości. Jeżeli dusza została rozintegrowana, co się zdarza, są metody na to, to bardzo często po prostu ta część duszy nie jest w stanie wrócić na swoje miejsce. Teraz taka rzecz. Życie jest... Życie jest każde. Życie jest każde, a dla Was będzie dokładnie takie, jakie weźmiecie, takie, na jakie pozwolicie. I już wyjaśniam. Chodzi o to, że wyobraź sobie, że masz 10 osób, które przechodzą wypadek samochodowy. Dla jednej osoby jest to straszne, największe zło, Boże, czemu mi to zrobiłeś, jeżeli w ogóle istniejesz i tak dalej. Dla drugiej osoby jest to super, bo przypomniałem sobie, co jest dla mnie najważniejsze. Dla trzeciej osoby jest to wielkie błogosławieństwo, bo i tak nie lubiła tego samochodu, a poza tym spóźniła się na spotkanie, na które nie chciała iść. Czyli płytko potraktowany temat. A dla kolejnej jest czymś jeszcze innym, tak? Prawda jest taka, że wydarzenia to jest bardzo, bardzo niewielka część naszego życia. To jest bardzo niewielki wycinek. To, jak na to reagujemy, jest całą resztą. Jeżeli Ty podchodzisz do wszystkiego od strony tego właśnie zła, od strony negatywnej, od strony tego, że o Jezu, znowu jakaś krzywda mi się stała w życiu i trzeba będzie plasterek przykleić albo 10 lat do psychologa chodzić, to taka osoba skazuje się na to, że z tego doświadczenia, które jest każde, bierze tą ciemną stronę. Bierze tylko ten dół. Bierze, chłonie, to jest do tego przyzwyczajona. I taka osoba po pierwsze nie odczuwa pełni tego, a po drugie w momencie, jak przyzwyczaisz się do tego, zaczynasz się uzależniać od tego, bo ludzie uzależniają się od różnych częstotliwości energii, którą biorą z otoczenia. W związku z tym, jeżeli na wszystko, co się Tobie stanie, każda zmiana, która jest wprowadzona, Ty reagujesz negatywnie, to wyobraź sobie to na planie gałęzi. Wyobraź sobie, że masz gałąź, a że w momencie, kiedy coś się dzieje, masz jakieś wydarzenie, to ona się rozłamuje. Tylko, że w momencie, kiedy się złamie, Ty masz wybór. Albo rośniesz do góry, albo rośniesz w dół. I cały czas każda z kolejnych gałęzi będzie się rozłamywać, ponieważ wydarzenia istnieją, tak? Nie jesteś w stanie ich omijać. Jeżeli je omijasz, to tak jakby wypisujesz sobie zwolnienie z życia. Tu jeszcze jest fajny kolejny temat.
I tak naprawdę unikasz go i jesteś tchórzem. No, w grach nazwaliby cię fucking camper. Wypikasz to? No, więc generalnie kampowanie w życiu się bardzo nie opłaca, bo marnujesz czas swojego wcielenia. Marnujesz, tak naprawdę plujesz w twarz swojej duszy, która wybrała akurat ciebie, żebyś coś dla niej zdobył. Jesteś czerwonym kapturkiem, który stwierdził, że las jest straszny, pierdolisz i idziesz do domu. Nie fajnie. W związku z tym, wiesz, jeżeli masz wydarzenia, które w jakiś sposób ciebie zmieniają, każde wydarzenie cię zmienia, to możesz zadecydować, w jaki sposób ono cię zmieni. I teraz wracamy do tej gałęzi, którą już sobie wyobraziliśmy, więc możemy. I wyobraź sobie, że jest osoba, która cały czas rozłamuje w dół. Ta gałąź po jakimś czasie patrzysz na to drzewo i ta gałąź leci do samego dołu. A wyobraź sobie osobę, która cały czas rozłamuje się w górę i niezależnie od tego, co się dzieje, każde to złamanie jest dla niej okazją, żeby wskoczyć jeszcze wyżej. I ta osoba będzie kwitła na samej górze. I życie jest każde. Pytanie po prostu, co z niego weźmiesz. Bo to jest twoja decyzja. To też nie jest tak, że zostaliśmy ukształtowani i nie mamy prawa tego zmienić. Absolutnie nie. To jest kwestia tego, że człowiek zawsze ma wybór, zawsze ma wolną wolę, zawsze ma tą małą przestrzeń pomiędzy wydarzeniem a tym, jak zareagują hormony jego organizmu. Jeżeli nauczy się w pewien sposób tym, może nie tyle sterować, co wie, jak to działa, wie, jak działa ciało, wie, jak działa jego psychika, to jest w stanie brać wszystko, co najlepsze z każdego doświadczenia. I nawet jeżeli ma najgorsze doświadczenie na świecie, to cieszy się, że je przeżył, bo jest o nie cenniejszy. Co za tym idzie? Może zrozumieć wszystkie osoby, które to przeszły i może zrozumieć wszystkie osoby, które to kiedykolwiek przejdą albo będą miały z tym styczność. Po prostu. Mhm. A jak przyciągnąć to, co chcemy, aby było? Wędką. Nie no, generalnie metod też jest bardzo wiele. Ostatnio oglądałam jakąś kamerkę chyba u Ciebie. Była Pani, która mówiła o metodzie Barsa. Nie, to u Zagórskiego. U Zagórskiego. No w każdym razie była taka kobietka, bardzo seksowny głos, bardzo fajna pani. I mówiła o tej metodzie. I generalnie rzecz biorąc, ja się bardzo podobną metodą posługuję już od jakichś 10 lat i nie miałam pojęcia, że to ma nazwę. To jest jedna z metod, ona jest świetna. Jeżeli sobie wyobrazisz stan, w którym osiągasz coś, co jest dla Ciebie ważne, coś, co przynosi Ci spełnienie i Twój organizm zrobi sobie save na tym wyobrażeniu, to jest to punkt, do którego będzie dążył. I to jest przejście poprzez wyobrażenie, ale od strony materii. Czyli wchodzisz na metę? Dokładnie. Wchodzisz na metę, ustawiasz sobie tam punkt w GPS-ie i cała reszta do tego zdąża. To jest jedna ze sposobów. Ale tak jest przecież w tych starych metodach wizualizacyjnych. Nie w każdej. Nie. Bo bardzo często jest tak, że w metodach wizualizacyjnych, o których Ty mówisz, że najpierw wyobrażasz sobie tą rzecz niejako tworząc ją. Czyli masz rozrzedzoną materię, masz po prostu, pływasz sobie w kosmosie i dobierasz sobie z tego kosmosu atomy i tworzysz sytuację. Jest to, no można to porównać do tego, co dzieje się w filmie Incepcja. Tylko, że ta metoda ma wadę, ponieważ ta metoda nie jest dostosowana do współczesnego człowieka, który ma totalne ADHD mózgu. Z powodu internetu, z powodu zgiełku, z powodu zanieczyszczeń. Współczesna osoba, która próbuje się skupić na jakimś celu, nie jest w stanie nawet po dłuższej medytacji nie jest w stanie włączyć się w to na tyle, żeby stworzyć tylko tą rzecz. Bo bardzo często ta rzeczywistość się tak dobija w tak nieoczywiste sposoby, że po prostu bardzo trudno jest osobie do tego dobrze podejść. A z kolei, jeżeli zajmujemy się tą magią wizualizacyjną i coś nas cały czas wytrąca z tego stanu, to lepiej, żebyśmy nic nie stworzyli, bo jeżeli coś stworzymy, to będzie tak kalekie, że będziemy musieli to zamknąć w piwnicy i nigdy nie karmić. Warto też czystość intencji sobie oczywiście, poprawić. Przede wszystkim, jeżeli Ty twierdzisz, że chcesz coś zwizualizować, zmaterializować, to przede wszystkim najpierw szukasz w sobie najgłębiej, czy to jest z Tobą zgodne. Jeżeli nie potrafisz tego wyczuć, możesz to powierzyć energiom, którym ufasz, tak? Jeżeli to może być Twój anioł stróż, to może być Bóg bezpośrednio, to może być mistrz duchowy typu Maria, tak? Ale generalnie, jeżeli nie potrafisz tego wyczuć, jeżeli gdzieś tam w tobie na przykład powoduje to niezgodność, to po prostu tego nie rób. Dlatego, że niezgodność, która na samym początku mówi szeptem, później będzie darła ryja do tego stopnia, że będziesz się musiał ze wszystkiego wycofać. Mhm. Chodzi o to, że jeżeli już ty, jako kreator, powołujesz coś do życia, to musi być w 100% z tobą zgodne. Mhm. Oglądanie horroru. No właśnie, to jest to, co już mówiliśmy na temat niszczenia wyobraźni. Tak. Niezależnie od tego, jak bardzo horror jest śmieszny, jak bardzo horror jest zabawny, pamiętajmy o tym, jak jest skonstruowana nasza podświadomość.
Nasza podświadomość nie rozumie słowa nie, na przykład. To jedna z większych wad. Nasza podświadomość myśli obrazami. Wad? No właśnie, takich wad konstrukcyjnych na chwilę obecną, tak? Coś, czego ludzie nie łapią. Myślą, że jeżeli... Znaczy świadomość uważa to za wadę, może tak? Tak, może tak. Tylko, że wiesz, większość ludzi mimo wszystko nadaje już z tej pozycji świadomości, jak już się do niej jakoś wgramolą i później bardzo trudno jest im się dogadać z jej młodszą siostrą. W związku z tym, jeżeli oglądasz horrory, to wszystkie te obrazy dramatyczne, złe, krwawe wpadają do ciebie i w pewnym sensie zaczynają stanowić twój standard estetyczny. W pewnym sensie później, na przykład widząc już jakąś wstrząsającą scenę albo męczone zwierzątka, jest to dla ciebie normalne, przestaje to tobą wstrząsać. Jeżeli twoja postać uzna coś za normalne, to staje się to jak najbardziej usprawiedliwione, by się zmanifestować w twoim świecie. To jest jedna z rzeczy. Druga z rzeczy jest taka, że w momencie, jeżeli oglądasz, jeżeli karmisz się tego typu rzeczami, to zaczynasz się z nich składać, po prostu. Jesteś tym, co jesz, ale ja bym to rozszerzyła. Jesteś również tym, co jesz uszami, co jesz oczami, co jesz węchem. Po prostu jesteś tym, to cię przenika. Zarówno na poziomie komórkowym, jak i na poziomie energetycznym. To mamy się przed tym bronić? Czyli na przykład, wiesz co? Znaczy, ja mówię o tym, aha, powiedzmy, dzieje się coś złego, załóżmy Bliski Wschód, nie? Aha. Mam o tym nie wiedzieć, zaprzeczać? Niewiedza jest błogosławieństwem i ten, kto to powiedział, wiedział, co mówi, ale tak, ale jeżeli już wiesz, jeżeli niestety nie masz tej przyjemności nie wiedzieć, to musisz zająć wobec tego stanowisko, ponieważ człowiek ma to w sobie, że zawsze zajmuje stanowisko, zawsze zajmuje jakąś relację, znaczy znajduje się w relacji do wydarzeń. W związku z tym, oczywiście, możesz zrobić to w sposób taki najprostszy, który robią wszyscy zaczynający się tym, powiedzmy, w jakiś sposób interesować, czyli ogłaszają niepodległość od tego, nie dotyczy mnie, to koniec, kropka. Ale z drugiej strony, jeżeli są świadomymi osobami, no to mają jakieś tam lekkie, powiedzmy, mają w sobie niezgodę na zrobienie czegoś takiego. W związku z czym, jedyne, co możesz zrobić, to musisz pamiętać o tym, że o tym, o czym wszyscy zapominamy, i ja też bardzo często, że dobro nie walczy. Jeżeli uda się różnym siłom, wydarzeniom, ludziom postawić ciebie w kontrze do czegoś, to twoja energia zawsze będzie leciała tam, żeby się z tym napieprzać. W związku z tym zawsze będziesz w pewien sposób płacił sobą za to, że dana sytuacja ma miejsce. Jeżeli tego nie chcesz, jeżeli widzisz, co się dzieje na przykład na Ukrainie, to po prostu jeżeli chcesz tym ludziom w jakikolwiek sposób pomóc, to staraj się wysyłać im na tyle pozytywnego ładunku, na ile potrafisz, zamiast zastanawiać się, co to będzie i zamiast zastanawiać się, jakie horrory muszą przeżywać ci ludzie. Ponieważ myślenie o tym tak jakby ukotwicza ich w tym. Pamiętaj o tym, że właśnie strach jest uczuciem obecności. Dopóki osoba się nie boi, to osoba może w różnych traumatycznych sytuacjach swobodnie wyskakiwać spod tej linii czasu, powiedzmy. I swobodnie jest w stanie sobie nawet jumpować pomiędzy sytuacjami i chociażby na jednym z poziomów do tej sytuacji nie należeć. A teraz z czego składa się doświadczenie? Doświadczenie jest to fakt, który nastąpił na poziomie fizycznym, mentalnym i duchowym. Jeżeli osoba, której dzieje się krzywda, na przykład zemdleje, czyli ta świadomość jest wyjęta, to doświadczenie nie jest w stanie jej uszkodzić do tego stopnia. I kombykując do tego, co powiedziałeś o unikaniu różnych tematów, jeżeli oglądamy telewizję, jeżeli tam znajduje się scena, która absolutnie, totalnie nie chcemy, żeby w nas krążyła, to po prostu pójście chociażby za tym, co powiedziała Basia. Wyobraźcie sobie, że przekreślacie to i że generalnie w jakiś sposób na poziomie świadomym blokujecie wsączenie się tego do waszego organizmu. Jest to ważne. Jest to ważne też o tyle, że jeżeli świadomie czemuś zaprzeczacie, jeżeli świadomie w ten sposób nie tyle walczycie z tym, nie tyle zaraz, wiesz, bierzecie flagi i idziecie na manifest, tylko po prostu protestujecie, bronicie się przed tym, to do was nie przejdzie. Czym jest Akademia Ducha? Czym jest Akademia Ducha? Akademia Ducha jest moim projektem, który docelowo będzie stanowił coś w rodzaju, powiedzmy, Facebooka, nie mówię to specjalnie w cudzysłowie,
dla wszystkich osób, które się rozwijają duchowo. Ponieważ mamy to swoje środowisko bardzo podzielone. Z drugiej strony mam wrażenie, że wszyscy chcą się ze wszystkimi dogadać, ale nikt nie potrafi, ponieważ nie ma takiej płaszczyzny. U Ciebie ludzie próbują dyskutować pod filmami, ale na dobrą sprawę bardzo często zamienia się to w takie potoki hejtów i mamy tutaj, wiesz, mamy przyjaciół, mamy wrogów, a cała reszta to czyta. Ja marzę o tym, żeby stworzyć projekt, co już właściwie no, robię każdego dnia, dzisiaj się widzę z grafikiem. Stworzę projekt, w którym te osoby będą mogły siebie określić, siebie opisać. Na przykład będą mogły dać swoje zdjęcie, napisać, że na przykład bardziej im bliżej im do druida niż do alchemika i spotkać się z osobami, z którymi mogą wymieniać opinie. Też dlatego, że no nie oszukujmy się, ludzie, którzy się rozwijają, są bardzo samotni na samym początku. Chodzi o to, że przeważnie nie jest tak, że całe rodziny zaczynają nagle inwestować swój czas w rozwój duchowy, tylko przeważnie... Dokładnie. Przeważnie jest jedna osoba, na którą wszyscy patrzą przez lata, jakby jej odbiło i zaczynają się izolować. I takie osoby cholernie potrzebują wsparcia. I nie zawsze musi być to wsparcie takiej osoby jak ja, do której będą pisały maile, bo też, jak mówię, nie odpisuję natychmiast. A czasami są to takie sytuacje, że rozmowa mogłaby wiele uratować. W związku z tym powstał ten pomysł. W Akademii Ducha będziemy się starali robić tak naprawdę i konsolidować bardzo dużo czynności jednocześnie powierzając je różnym osobom. Na przykład wyszłam z założenia, że nie każdy, kto jest dobrym astrologiem, potrafi zrobić na ten temat dobrą stronę. Ja zajmuję się internetem i stronami internetowymi od 8 lat. W związku z tym mam wszelkie dane, żeby stwierdzić, że robię to dobrze. W związku z tym chciałabym stworzyć taką platformę, na której osoby, które zajmują się czy to magią zawodowo, czy też dopiero poszukujące, mogą znaleźć po prostu to swoje środowisko. Dodatkowo na pewno będziemy organizować warsztaty. I będą to warsztaty magiczne, które zagwarantują osobie, która je ukończy, że ta osoba już będzie wiedziała, jak się posłużyć wahadełkiem, już będzie wiedziała, jak się obronić przed atakiem energetycznym. Cały plan warsztatów opublikujemy na dniach właśnie na stronie Akademii. Będziemy się starali również wykorzystać fakt, że coraz więcej osób interesuje się tym, ale się strasznie boi wpaść w jakieś właśnie środowisko niefajne czy niekompetentne. Będziemy oferować na pewno wyjazdy integracyjne, bo jeżeli w Polsce znajduje się firma, która w jakiś sposób chce zaktywizować swoich pracowników w stronę magii i w stronę rozwoju osobistego właśnie od strony duchowej, to na dobrą sprawę głupio jest im tego nie dać, tak? Ponieważ jeżeli już mamy grupę osób, która na przykład na co dzień pracuje ze sobą, a która nigdy nie robiła eneagramu, więc na dobrą sprawę nawet nie wie, kto z kim powinien pracować i dlaczego się nie dogadują, to jest bardzo łatwa rzecz do naprawienia i tak naprawdę takie warsztaty są w stanie całkowicie zmienić strukturę firmy, zoptymalizować ją. Ja pracuję zawodowo nad takimi rzeczami i dlatego stwierdziłam, że najwyższy czas, żeby ktoś zaczął to robić. Poza tym na Akademii Ducha na pewno będę pisała artykuły, także zapraszam już hejterów i ludzi, którzy zamierzają się wczuć tak dla odmiany, ponieważ bardzo dużo ludzi zadaje mi pytania i one są często podobne. Więc nie wszystkie dałoby się tak opisać w kamerce, ponieważ ta kamerka trwałaby milion lat i musiałabym cytować linki. W związku z tym stwierdziłam, że niektóre tematy, zwłaszcza takie, w których musimy pokazywać symbole, zasługują na własny artykuł. Więc tam codziennie będzie się pojawiał jakiś artykuł, ludzie będą mogli zadawać pytania, ja będę na nie odpowiadać. Także no, tworzymy takie miejsce, takie centrum, które połączy ludzi pomimo i ponad wszelkimi religiami, wszelkimi wyznaniami. Po prostu, jeżeli czegoś szukasz, sprawdź, tutaj są ludzie, którzy też szukają. I to tyle. Okej, super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.